Więc witam oficjalnie wszystkich serdecznie na naszym panelu o artystach jako pracownikach kultury i o sytuacji materialnej twórców w Polsce. Zacznę od przedstawienia naszych gości. Udało się rzeczywiście tak, że jesteśmy w kobiecym gronie. Zupełnie nie było to zamierzone w tym kierunku, natomiast kompetencje naszych gościń spowodowały, że jesteśmy w takim właśnie gronie, a nie innym. Natomiast nie będziemy się ograniczać o mówieniu tylko o kobietach artystkach, ale o całym środowisku artystycznym, wszystkie płci tutaj, biorąc pod uwagę wszystkie płci w tej dyskusji. Zacznę może od... Tak jak widzę na ekranie, mi się przedstawiają, żeby było sprawiedliwie. Marta Miłoszewska, reżyserka teatralna i wykładowczyni Akademii Teatralnej w Warszawie. Pani posłanka. Wiceprzewodnicząca Gildii Polskich Reżyserek i Reżyserów Teatralnych i to pewnie tak. Główna rola, w której tu występuję. Dokładnie. Pani posłanka Joanna Scheuring-Wielgus. Witam, dzień dobry. Witam prosto z Komisji Kultury. Dokładnie, zaraz przejdziemy do meritum. I reżyserka filmowa Joanna Koskrause, też działaczka i przedstawicielka Gildii Reżyserów Polskich. Zacznijmy, ja bym tylko chciała jeszcze na początku powiedzieć, że zależy mi bardzo, żeby na tym spotkaniu przedstawić takie punkty, żeby osoby, które się będą temu przysłuchiwać, żeby też nie czuły, że chcemy tu tylko narzekać, marudzić, że jest nie tak, tylko żeby też znaleźć jakieś takie rozwiązania, wskazać punkty, które by nakierunkowały osoby, które mają wpływ na to, jaka jest nasza sytuacja, żeby wiedziały, czego oczekujemy, czego byśmy chcielibyśmy jako środowiska, które reprezentujemy. Aha, jeszcze ja się nie przedstawiłam, Barbara Białowąs, Stowarzyszenie Kobiet Filmowców i współpracowniczka Centrum Daszyńskiego. I przy okazji jeszcze tylko podziękuję naszym organizatorom, czyli Centrum Ignacego Daszyńskiego i Fundacji Eberta, które tą sprawę postanowiły przedstawić dzięki naszym tutaj gościom i wskazać problemy, z którymi się borykamy na co dzień, które nas dotyczą, a o których często społeczeństwo po prostu nie wie, albo bardzo często są takie sytuacje, w których pokutują mity, stereotypy spoglądania na środowisko artystyczne, na artystów i mam nadzieję, że niektóre te mity, stereotypy uda nam się rozwiać, albo przynajmniej zobaczyć nasz punkt widzenia, który czasami jest trochę niesprawiedliwy, patrząc na nasze środowisko, gdzie czasami jesteśmy postrzegani nie tak pewnie sprawiedliwie, jakbyśmy tego sobie życzyli. Ale to już myślę będzie wychodziło w trakcie dyskusji. Także przejdźmy może do pierwszego zagadnienia, które nas trapi i nad którym toczą się sprawy od dłuższego czasu, czyli tak zwana ustawa o statusie artysty, która tutaj się zmieniła na ustawę o uprawnieniach artysty zawodowego. Co się teraz z tą ustawą tak naprawdę dzieje, w jakim jesteśmy momencie i jakie są jej korzenie? Na początku bym może poprosiła Martę Miłoszewską, żeby przedstawiła jakby ten początek, to źródło, skąd się w ogóle pojawiła ta praca nad tą ustawą, która została później skierowana właśnie w kierunku już prac sejmowych. Jak to wyglądało, dlaczego to w ogóle się pojawiło i o co chodzi w tej ustawie? Zacznę od końca. Dzień dobry Państwu raz jeszcze. Zacznę od końca. Odpowiedź na pytanie, co się dzieje z ustawą, nie jest odpowiedzią, na którą mogę tak ze stuprocentową pewnością odpowiedzieć. Według zapewnień osób, jakby, które procedowały z nami tę ustawę, jesteśmy zapewnieni, że ona jest teraz jakby w wewnętrznej, międzyresortowej legislacji i lada moment ma trafić do społecznych konsultacji. Natomiast czy więcej, to pewnie zaraz będziemy się pytać pani posłanki, żeby może nam powiedziała coś więcej, może wie już coś więcej. Natomiast jaka jest geneza w ogóle tego, o czym mówimy? Rzeczywiście aktualnie mówimy o ustawie o uprawnieniach artysty zawodowego, a nie tak jak początkowo mówiliśmy o ustawie o statusie artysty, ponieważ to słowo status budziło bardzo niedobre konotacje, budziło lęki, sprzeciw i opory. I jakby została wypracowana zmiana tej nazwy głównie dlatego, że to, czym ta ustawa ma się zajmować de facto, to jest po prostu uregulowanie sytuacji związanej z ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi artystek i artystów w Polsce. Ponieważ nasza sytuacja jest taka, że właściwie po 1989 roku nikt się nad tą kwestią nie pochylił. Tak zwane wolne zawody, które dominują
wśród jakby w branży kreatywnej, w sektorze kultury. Znaczy większość z nas to są, ja akurat mam to szczęście, że pracuję na etat. Znaczy mówię szczęście, jestem w tej uprzywilejowanej sytuacji, że mam etat, pracuję w instytucji, pracuję na Akademii Teatralnej, więc jakby tutaj korzystam z tego przywileju, natomiast wiele moich koleżanek i kolegów uprawiają tak zwany wolny zawód, który jest o tyle problematyczny, że będąc wolnym, często ich dochody nie są na tyle duże, żeby mogli sobie pozwolić, żeby im się opłacało prowadzić działalność prywatną, żeby założyć firmę po prostu i mieć tę sytuację społeczną uregulowaną jakby w ten sposób. W czasie, na pewno to, o czym mówimy, jest bardzo mocno zdeterminowane momentem, w którym o tym mówimy, czyli momentem pandemii, w którym się ciągle znajdujemy, ponieważ ten moment po prostu obnażył wszystkie słabości systemu po prostu jak w soczewce. I dużo rzeczy, które było niewygodnych, stało się dramatycznymi przez ostatnie miesiące i pokazało, jak bardzo nam tych rozwiązań prawnych brakuje, ponieważ one wiele rzeczy by usprawniły, ułatwiły i sprawiły, że ta bardzo słaba grupa społeczna czułaby się troszeczkę bezpieczniej. Ta sytuacja na przykład w ostatnich miesiącach obnażyła jedną rzecz, jak bardzo prekarne są to zawody. Znaczy myślę, że nawet rządzący, którzy z nami pracowali, i tu muszę naprawdę się zastrzec, ponieważ jakby nasze artystek i artystów, szczególnie branży teatralnej, relacje z kręgami rządowymi, a zwłaszcza z Ministerstwem Kultury, one nie są łatwe. Nie były łatwe od początku 2015 roku, są obciążone wieloma rzeczami, natomiast byłabym niesprawiedliwa, gdybym mówiła coś złego na temat tych prac dotyczących prac nad ustawą o uprawnieniami artysty. Znaczy w moim odczuciu do tego momentu jakby te prace wyglądały bardzo poprawnie i naprawdę, znaczy jakby widzieliśmy zaangażowanie i miałam poczucie, że gramy w jednej drużynie, żeby wypracować rozwiązania, które mogą rozwiązać nasze problemy. Myślę, że nawet ta strona rządowa została zaskoczona tym, jak bardzo prekarne są to zawody, jak wielu z nas nie wypracowuje miesięcznie nawet najniższej pensji. Co na przykład się przełożyło na wiele problemów w momencie dostępu do na przykład postojowego, ale to jest inny temat, nie chcę też zagłębiać się aż tak bardzo w szczegóły i nie chcę jakby dominować w początku dyskusji, więc tu skończę. Chyba, że chciałabym, żebym coś jeszcze dodała. Ja bym chciała tylko dodać, żeby usystematyzować te rzeczy, które powiedziałaś, to znaczy, że tak, zmagamy się przede wszystkim z taką sytuacją, że większość osób pracuje właśnie na umowy o dzieło, tak? Czyli mamy sytuację, w której kwestie uzusowania tak zwanego, czy płacenia składek emerytalnych, rentowych i tak dalej, w ogóle nie wchodzą w rachubę w tych zawodach wolnych i stąd się pojawił ten problem, żeby w ogóle stworzyć tak zwane minimum socjalne, czyli żeby w tej ustawie zwrócić uwagę na to, że w momentach, w których jest na przykład sytuacja choroby, na przykład lub sytuacja ciąży, macierzyństwa, takich sytuacji, w których jakby te nasze możliwości fizyczne są, wpływają na to, że nie możemy pracować, prawda? I wtedy pojawił się jakby też taki element tego, że jakie by można było stworzyć zabezpieczenie, jakiekolwiek minimum, żeby nie być poza tym systemem społecznym, jakimkolwiek, prawda? Żeby się z niego nie wybić. I tak tylko chciałam dodać, że to był chyba taki początek tego w ogóle, żeby wszystkie środowiska, nie tylko filmowe, nie tylko teatralne, ale też z tego co wiem, nad tą ustawą, nad wzorem tej ustawy pracowali na przykład twórcy, którzy pracują w cyrkach, prawda? Też osoby, które często nie są tak oczywiste brane pod uwagę. I muzycy, i literaci, także wszystkich to jakby dotyczy. I ta ustawa w jakiś sposób się zaczęła tam krystalizować i z tego, co powiedziałaś, trafiła już do Sejmu, do jakichś dalszych prac. Czy teraz poprosiłabym panią posłankę, żeby czy mogłaby pani nam powiedzieć, jak to teraz wygląda właśnie w tej sytuacji obecnej, jak to teraz działa? Nie słychać? Teraz już będzie słuchać. Mm-hmm. Dziękuję jeszcze raz za zaproszenie. No więc ja muszę wszystkich zmartwić, zresztą sama jestem też zmartwiona tą sytuacją, bo do Sejmu jeszcze nic nie trafiło. Ja kilkukrotnie zgłaszałam takie zapytania do ministra kultury, ale również pisemnie, i również w zeszłej kadencji, kiedy rozpoczną się prace sejmowe nad ustawą, która gdzieś tam jest konsultowana ze środowiskiem kultury.
Do dnia dzisiejszego nikt z nas nie wie, kiedy ta ustawa wpłynie. Jest tylko informacja, że ona jest gotowa, taką my mamy informację, że ona jest gotowa i w odpowiednim momencie będzie wrzucona do Sejmu. Później oczywiście musi przejść cały proces legislacyjny, to też będzie trochę trwało, no chyba, że rząd będzie chciał tę ustawę przeprocedować w jakiś przyspieszony sposób, tak jak robi inne ustawy. To jest jakby pierwsza kwestia. Druga kwestia jest taka, że o tej ustawie tak naprawdę jest mowa, chyba wydaje mi się, taka głębsza dyskusja rozpoczęła się chyba na kongresach kultury, które były jeszcze wcześniej za rządów Platformy i PSL-u. Tak. I ta debata się odbywała, dyskusje były. Ja bardzo czekam na tę ustawę i w zasadzie niezależnie od tego, jaki będzie kształt tej ustawy, dochodzą oczywiście do mnie głosy, tak, że ona jest okej, okay, że środowisko współpracuje i tak dalej. I ja też mogę dać jakby zapewnienie ze swojej strony, że też zrobię wszystko, aby nad tą ustawą pracować i ją popierać, jeżeli ona będzie rzeczywiście dobra, tak jak przynajmniej jest to nam teraz gdzieś w kuluarach przedstawiane, bo ona jest bardzo potrzebna. I to byłaby chyba druga moja ustawa, którą bym z pełnym takim zrozumieniem zaakceptowała ze strony Prawa i Sprawiedliwości, ale jej jeszcze nie ma. Jako ciekawostkę mogę też powiedzieć, ja wróciłam prosto z Komisji Kultury, która zebrała się po raz pierwszy od stycznia tego roku, więc jakby nie ma ochoty i chęci na to, żeby cokolwiek jakby robić i pracować nad tymi najróżniejszymi tematami związanymi z kulturą. I jeżeli chodzi o takie techniczne sprawy, jak to wygląda, to wygląda to właśnie tak. A jak będzie, jak to się w końcu pojawi w Sejmie, jak zostanie nadany numer druku, to wtedy mam nadzieję ta debata, która będzie w parlamencie, no to będzie debata rzeczowa, bo takiej też bym oczekiwała, bo nie tylko środowiska kultury, środowiska twórców, które nad tym współpracowały, mam nadzieję, że ta praca była, tak jak przed chwilą pani Marta powiedziała, taka win-win, tak, że tutaj wszyscy razem współpracowali, ale myślę, że ważna jest też ta praca legislacyjna w Sejmie i wyłapanie ewentualnych poprawek, nie wiem, doskonalenia czegoś. I jakby tutaj z mojej strony jest 100% gwarancja, zresztą nie tylko z mojej, ale z mojego klubu jeszcze kilka innych osób. I ja bym bardzo chciała, żeby w końcu ta sprawa była uregulowana, bo też jestem, znam trochę tę sytuację, bo zanim zostałam polityczką, to też działałam w tym środowisku, więc wiem, o co chodzi. Ja mam tylko jeszcze pytanie do naszej pani posłanku, czy jak to generalnie wygląda czasowo? Jakby można było jakieś ocenić, oszacować, kiedy to w ogóle się może wydarzyć, że tak powiem? Wie pani co? Jeśli chodzi o ten proces stwierdzania, konsultacji i tak dalej. To znaczy, jeżeli by w przyszłym tygodniu mamy ostatnie posiedzenie Sejmu, wstępny harmonogram prac, który się pojawił, nie uwzględnia niczego związanego z kulturą, oprócz sprawozdań z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i z Rady Mediów Narodowych. To są dwa tematy, które będą w przyszłym tygodniu. Reszty nie ma. Skoro ustawa nie została wrzucona do Sejmu, nie ma nadanego druku, no to powiedzmy, że w związku z tym, że pierwsze posiedzenie po wakacjach będzie dopiero w połowie września, to może to się wydarzyć we wrześniu. Jeżeli się wydarzy we wrześniu, no to tutaj oczywiście będę trochę może złośliwa i sarkastyczna. Taką ustawę można przepracować w 24 godziny, tak? I może zostać uchwalona, wysłana do Senatu, prezydent może podpisać i to mamy, tak? Tyle, że ja bym akurat nie chciała, abyśmy nad tym projektem w ten sposób pracowali, bo jego trzeba po prostu dopracować tak, żeby on służył przez lata temu środowisku, ponieważ po prostu ludziom się to należy, tak? Środowisku kultury się to należy, środowisko kultury o to zabiegały od wielu, wielu lat i jeżeli Prawo i Sprawiedliwość będzie akurat tym środowiskiem, który wprowadzi tę ustawę, no to ja będę akurat ich chwalić wtedy. Dobrze, ja tylko przypomnę, że można zadawać pytania na Facebooku, które będą nam przekazywać organizatorzy Centrum Daszyńskiego lub Fundacja Eberta. A teraz pytanie do Joanny Koskrause.
Ja bym wiedziała, bo też rozmawiałyśmy na ten temat i jakby reprezentujemy środowisko filmowe i to jest dla nas też bardzo ważne. Jakbyś mogła powiedzieć, dlaczego to jest tak bardzo istotna ta ustawa, też dla środowisk filmowych, a my sobie tutaj rozszerzymy, patrząc szerzej na tą sytuację, dlaczego też dotyczy to innych środowisk, innych dziedzin sztuki, dlaczego to jest dla nas tak bardzo ważne w takich podstawowych elementach? No dlatego, że po prostu nie udało nam się, co jest zdumiewające, przez te tyle lat zabezpieczyć tych podstawowych zabezpieczeń bytowych dla twórców. No umówmy się, że tak jak na przykład w Niemczech przez wiele lat funkcjonował system chociażby podatkowy taki, że przy wolnych zawodach podatek się wliczało na raz na 5 lat, czyli brało się średnią, prawda, z 5 lat i wtedy się ustalało podatek na następne lata. Teraz chyba to są 3 lata. Może tu pani poseł mnie poprawi, ja tego już dokładnie nie wiem w tej chwili, bo aż tak tego nie śledzę. Bo to jest normalne, jeśli ja robię film raz na 5 lat i w jednym roku zarabiam nawet duże teoretycznie pieniądze, ja muszę za to przeżyć 5 lat. Ja nie mogę odprowadzić wszystkiego to, że tak powiem, do skarbówki. No plus, no słuchajcie, no sytuacja jest dramatyczna. Tak naprawdę nie mamy ubezpieczeń społecznych. To wszystko trzeba wyregulować, tak? Tantiemy też nie są sprawą prostą. Ten system tantiemizacji też pozostawia wiele do życzenia. On jest i daje oparcie na pewno części środowiska, ale nie też w takim stopniu, żeby można sobie było beztrosko przeżyć rok czy dwa. To są, no to są rzeczy oczywiste. Nie mamy żadnego systemu ubezpieczeń, żadnych, no ani emerytalnych, ani zdrowotnych i my co chwila stajemy wobec takich faktów, że a to ktoś zachorował, a to ktoś nie ma pracy, trzeba robić zbiórki. No to trzeba uregulować, bo nie ma powodu, żeby tę kulturę ciągle widzieć jako deficytową część w ogóle gospodarki, bo tu jest jakaś pomieszana narracja i to bardzo widać było też w pierwszych okresach negocjacji, jeśli chodzi o te wszystkie antytarczowe rozwiązania, że bardzo dużo czasu nam zajęło rozmawianie o ekonomii kultury w kategoriach po prostu makrogospodarki, a nie mikro, bo to jest w ogóle nieprawda, że kultura nie jest żadną dochodową strefą i poważną pozycją w budżecie. Ta ekonomia kultury liczy się inaczej, ale to i ja tutaj jestem podobnie jak Marta. Naprawdę uważam, że to zostało przeprowadzone bardzo przyzwoicie i byli przedstawiciele no, wielu środowisk, aż myślę, że nawet nadreprezentacja czasami była przy tych wszystkich spotkaniach w ministerstwie i no, ja mam nadzieję, że to wreszcie będzie uregulowane. No, bardzo mnie zaniepokoiła wypowiedź pana prezydenta Dudy w sprawie opodatkowania tych gigantów po jego wizycie w Ameryce. Mam nadzieję, że to był tylko taki ukłon wyborczy, bo to trochę moim zdaniem świadczyło o tym, jakby nie wiedział, jak. Chciałaby jednak poznać tą naszą sytuację, bo mówimy tutaj o dwóch sprawach, czyli mówimy o tantiemach, czyli o takich niezbywalnych prawach autorskich, które przysługują twórcom i po różnych emisjach, reemisjach, zwłaszcza telewizyjnych czy kinowych, jeśli chodzi o środowisko filmowe, bo tutaj jestem zorientowana, zaraz może Marta powie, jak to wygląda w środowisku teatralnym, po prostu są zobligowani nadawcy do płacenia tych tantiem i to się też różnie odbywa, tak, bo wiemy, że i jest to jeden z takich elementów, które powiedzmy funkcjonują, natomiast nie zawsze się to udaje uzyskać te pieniądze. Wiemy o wielu takich sytuacjach, kiedy duże właśnie firmy, korporacje przez wiele lat gdzieś tam toczyły boje ze Stowarzyszeniem Filmowców Polskich, którzy walczyli o to, żeby te tantiemy odzyskać. Telewizje płacą, natomiast duże właśnie czasami korporacje kinowe próbują jakoś z tego się wywikłać. Nawet po przegranych rozprawach czasami okazuje się, że te pieniądze gdzieś tam nie trafiają do twórców. Natomiast jeśli chodzi o tą opłatę reprograficzną, dokładnie tak się nazywa, chciałabym, żebyśmy to wyjaśnili, bo to dla niektórych może być zupełnie jakby
nie wiadomo, co to jest. Nie wiem, czy Marta, czy Joanna by mogły wyjaśnić, co to w ogóle jest, o co w tym wszystkim chodzi, żeby przybliżyć odbiorcom. Marta, tak? Czy Joanna, bo... To jeżeli ja mogę, ja bym chciała uporządkować trochę temat, bo oczywiście zastanawiałam się przez ostatnie kilka minut, jakich argumentów używać, bo w zależności od tego, do kogo mówimy, te argumenty są trochę inne i myślę, że akurat pracownic i pracowników kultury my nie musimy specjalnie przekonywać do naszych racji, ponieważ my wszyscy siedzimy w tym razem i to są nasze wspólne problemy. Pewnie innych argumentów należałoby używać wobec osób, które nie są jakby zawodowymi artystkami, artystami i nie do końca rozumieją te różne niuanse. I wiadomo, że każda opowieść czy każda narracja w momencie, kiedy wchodzi się w niuanse, zaczyna się robić nieatrakcyjna, a wręcz nudna i znacznie utrudnia wzajemne porozumienie. I oczywiście jakby to są dwie kwestie. Jedna kwestia to jest kwestia ustawy i przede wszystkim ubezpieczeń zdrowotnych i ubezpieczeń emerytalnych, czyli ubezpieczeń społecznych, bo do tego się de facto ta ustawa ma sprowadzać, ponieważ na tyle mniej więcej według tych wyliczeń, o których mówimy, nas stać. Polski po prostu w tym momencie nie stać na więcej, nie stać na takie rozwiązania, jakie na przykład swoim twórcom oferuje Francja. Więc my raczej tutaj wybraliśmy, czy podążaliśmy bardziej za modelem niemieckim, gdzie oczywiście również jesteśmy znacznie biedniejszym państwem niż Niemcy, ale te nasze rozwiązania, na których mniej więcej jest wzorowana ustawa, którą mamy nadzieję niedługo będziemy procedować, one są znacznie bardziej bliżej tych rozwiązań niemieckich. I tutaj jakby rzeczywiście takim bardzo kluczowym momentem, że ten kręgosłup tej ustawy, on jest oparty na sposobie finansowania. Ten sposób finansowania, i to był zresztą pomysł, który na początku funkcjonował jako pomysł Kongresów Kultury przed 2015, ale potem rzeczywiście został jako bardzo dobry pomysł przejęty przez stronę rządową i to on, jakby to minister i reprezentanci ministra i Ministerstwa Kultury przynieśli na posiedzenia ogólnopolskich konferencji kultury ten pomysł, żeby ustawę o uprawnieniach artysty zawodowego finansować z tak zwanej opłaty reprograficznej. Ja też wolę używać słowa opłata niż podatek, bo podatek jakby od razu wszystkich jeży. I oczywiście to jest taka kwestia, która jest bardzo kontrowersyjna, bo wszyscy od razu krzyczą akta 2 i jakby są potężne lobby zagranicznych producentów sprzętu elektronicznego, którzy naprawdę ładują bardzo duże pieniądze, żebyście Państwo tak myśleli. A to nie jest tak. Ja bym raczej radziła, żebyście tutaj Państwo myśleli o tym jako o uszczelnianiu luki VAT-owskiej. Uszczelnienie luki VAT-owskiej bardzo nam się spodobało, ponieważ działało dobrze dla Polski i uszczelnienie kwestii opłaty reprograficznej i tego, żebyśmy pozyskali pieniądze dla dobra polskich twórców, pracowników kultury, raczej nawet wolę używać określenia pracownicy kultury i polskiej kultury, czyli wartości, którą my wyprodukujemy teraz i ona zostanie z nami na następne 100-200 lat, to jest właśnie ten zysk. I jakby wszyscy mówią, o, będziemy płacić podatek od telefonów i telefony zdrożeją, to nie jest prawda. Po pierwsze, prawie we wszystkich państwach europejskich ten podatek istnieje. Nie wpłynął na zwiększenie kosztów urządzeń elektronicznych w większości, co powtarzam za ministrem, panem profesorem Glińskim. To po pierwsze. Po drugie, przypominam jedną rzecz. Większość z nas kupuje telefony w pakiecie z abonamentem za złotówkę. Tak, znaczy nie zapominajmy tego, bo wszyscy tak bardzo boimy się wzrostu tych cen telefonów, a większość z nas kupuje telefony za złotówkę, więc jakby gdyby nawet to miał być wzrost o, nie wiem, 3 grosze dla dobra kultury na cenie tego telefonu, to nie są aż tak wielkie pieniądze. Oczywiście upraszczam, ponieważ tak jak mówię, niuansowanie jest nudne, ale to też jakby ci lobbyści nas zmuszają do tego, że obkładamy się siekierami narracji, a nie niuansujemy i nie mówimy o dobrych rozwiązaniach. I to wydaje mi się bardzo, bardzo kluczowe. I jeszcze druga rzecz, o której pozwolę sobie powiedzieć, bo ona jest taka bardzo, była bardzo kontrowersyjna na początku rozmowy o ustawie, to jest to, czego twórcy i twórczyni się najbardziej przestraszyliśmy, to był ten tak zwany status artysty. Dlatego woleliśmy odejść od tego określenia, ponieważ status kojarzy się z czymś reglamentowanym, czyli z czymś, co jakby może regulować dostęp do jakiegoś zawodu. A tego się oczywiście boimy, bo nie chcemy stworzyć jakiejś pałki do okładania artystów, że jak będą nieprawomocni, to nagle im się odbierze prawo wykonywania zawodu. Ale tutaj chcę powiedzieć jedną ważną rzecz. Główny spór wcale nie był pomiędzy stroną artystyczną a stroną rządową, paradoksalnie, tylko pomiędzy tak zwanymi młodymi organizacjami, takie choćby jak moja Gildia Polskich Reżyserek i Reżyserów Teatralnych, czy Unia Literacka, a organizacjami starszymi, które chciałyby reglamentować dla swoich interesów dostęp do zawodu. A my z kolei staliśmy na stanowisku, żeby przede wszystkim patrzeć na parametry ilościowe, czyli rzeczywiście, czy ktoś ma dorobek, czyli ktoś pracuje jako artysta i po drugie jakby wskaźnik dochodowy, czyli ktoś
utrzymuje się z wykonywania pracy artystycznej, czyli czy rzeczywiście jest artystą zawodowym. I udało nam się te w sposób satysfakcjonujący rozwiązania przewalczyć. I w wersji ustawy, którą ja znam z grudnia 2019 roku, te rozwiązania były utrzymane. Mamy nadzieję, że w wersji, która zostanie jakby z tych ustaleń międzyresortowych jakby wyjdzie, te rozwiązania zostaną otrzymane. Jeśli chodzi o tantiemy, my jesteśmy na etapie walki o niej i jakby uzyskiwania. W naszym przypadku sytuacja jest bardziej skomplikowana, ponieważ my jako reżyserki i reżyserzy teatralni ich nie mamy w tej chwili. Więc tutaj bym pewnie przekazała głos Joannie. Znaczy, ja bym od razu się włączyła w to, bo tutaj pani Marta poruszyła bardzo ważną kwestię, kwestię języka i nazewnictwa. Rzeczywiście podczas kampanii wyborczej doszło do sytuacji takiej, że tą opłatę reprograficzną nazwano podatkiem i w przestrzeni publicznej ta nazwa już funkcjonuje. Ludzie nie chcą płacić podatków, więc w zasadzie mamy czas na to, aby nazwać tę opłatę zupełnie inaczej, dlatego że będą bardzo duże protesty. Ta wypowiedź, ja pamiętam tę wypowiedź Andrzeja Dudy po wizycie u prezydenta Trumpa, rzeczywiście tak się stało. Wydaje mi się, że on kompletnie nie miał pojęcia, ale stało się to, bo były naciski ze strony środowisk związanych z Konfederacją, tak? I prezydent, chcąc wykorzystać w kampanii poparcie z tamtej strony, coś takiego powiedział. Też mi się wydaje, że nie był świadomy, ale zwróćmy uwagę też na to, że Rafał Trzaskowski też, kiedy został zapytany o to w którymś z wywiadzie, też nie potrafił tego obronić. Nie dlatego, że nie wiedział, tylko dlatego, że lobbyści nadali temu ton i uważam, że bardzo kluczowe jest to, aby jakby wymyślić sposób przekazywania tej informacji, dlaczego to jest potrzebne, dlaczego to nie jest podatek, tak? I to jest jedna kwestia. Druga kwestia, z którą taka generalnie smutna konstatacja moja, patrząc na moją pracę od 5 lat w parlamencie, tak? Z ludźmi, którzy powiedzmy zajmują się kulturą i doprowadzają do tego, że powstają ustawy związane z kulturą. Niestety wydaje mi się, że cały czas nie ma takiego przeświadczenia, że artysta to zawód. Mówiąc już tak totalnie kolokwialnie. Wydawało mi się, że teraz podczas tej pandemii, na początku miałam taką nadzieję, że ludzie przez to, że zostali zamknięci w domu i zostali tak naprawdę z kulturą na dotknięcie ręki, tak? Że docenią to, że mogą przeczytać książkę, że mogą, nie wiem, pooglądać filmy, że mogą zobaczyć spektakle teatralne, że może coś się takiego wydarzy, że zrozumieją, że bez tej kultury, bez artystów, bez twórczości artystycznej, no niestety nie damy rady. I nie wiem jak pani, ale ja mam wrażenie, że nie zostało to docenione, tak? Że i to na przykład pokazały te tarcze antykryzysowe. Teraz na przykład mamy taką sytuację, ja dzisiaj rozmawiałam z jednym z reżyserów, który mi powiedział wprost, że postojowe, które były w tej tarczy, które miały jakby zagwarantować byt artystów, one już się skończyły. I teraz nikt, pisząc te tarcze, nie miał świadomości, zresztą nie chciało być to zrozumiane, bo to było podnoszone, tak, przez moje środowisko. Nikt nie chciał zrozumieć tego, no dobra, okej, mam przez 3 miesiące to postojowe, a co od lipca? Przecież zostały odwołane premiery filmowe, teatralne, premiery książek, a artyści właśnie z tego żyją, tak? Muzycy przecież, premiery płyt. Przecież to się wszystko wiąże, nie wiem, z trasą koncertową, ze spotkaniem z czytelnikami i tak dalej, i tak dalej. Kompletne złe podejście do tego w tej tarczy antykryzysowej i to pokazuje, że nie ma, niestety, to w ogóle ja strasznie o tym ubolewam, nie ma tej świadomości, że artysta to jest, powiem kolokwializm, no po prostu bardzo ważny zawód dla nas wszystkich, z którego właśnie teraz w koronawirusie bardzo mocno czerpaliśmy. I budujące jest dla mnie to, że te rozmowy nad tą ustawą o zawodzie artysty, że one były takie właśnie win-win. To jest bardzo okej, nie? Znaczy to też bardzo dobrze prognozuje na przyszłość. Jeżeli ta ustawa się pojawi w Sejmie, moje środowisko na pewno będzie nad tym pracowało i my zresztą jesteśmy za prawami pracowniczymi, niezależnie od tego, o jakim zawodzie mówimy. Ale praca nad językiem, jakby przedstawienie tej opłaty reprograficznej jako czegoś, co po prostu artystom się należy, tak? No skądś tą kasę trzeba przecież brać na te wszystkie rzeczy. Wiem jeszcze jedną rzecz. Ja też słyszałam taką debatę podczas kampanii wyborczej o tym, że to jest podatek i tak dalej, że stracimy, że ludzie będą płacić właśnie nie wiadomo ile za te telefony.
generalnie my i tak już na przykład za sprzęt, za telewizory, tak, za te wszystkie inne rzeczy w sklepach RTV płacimy stosunkowo więcej niż w innych krajach. Więc nawet jeżeli to jakiś tam procent będzie, 2-3% zakupu tego poszczególnego sprzętu, to nie są jakieś duże pieniądze, tylko musi być świadomość w ludziach, że to nie jest podatek. Bo jakby ja mam takie wrażenie, że jak ludzie słyszą podatek, a podatków zostało teraz bardzo przez ostatnie 4 lata bardzo mnóstwo kolejnych wymyślonych, no to ludzie się od razu obruszają i tego nie chcą. Więc myślę, że my musimy jakoś po prostu przekazać ten komunikat, że to nie jest podatek, który znowu będzie nam coś zabierał, czy ludziom. Ale pozwolę sobie skomentować, bo to jest kwestia właśnie tego, co pani posłanka mówi, że tutaj jest kwestia tej narracji, prawda? W zależności jak tą narrację medialną zwłaszcza zbudujemy, tak też większość osób będzie to odbierała, no bo nie możemy też liczyć na to, że ktoś będzie chciał to przeczytać w szczegółowej ustawie czy w jakimś rozporządzeniu, o co chodzi tak naprawdę z tą opłatą, prawda? A z tą opłatą chodziłoby o to, żeby tak to nazwać i uporządkować, że ta opłata z tych właśnie dużych korporacji miałaby trafić właśnie do twórców jako właśnie to minimum socjalne, tak? Czyli jakby ta ustawa by zakładała coś takiego, że ta opłata reprograficzna, uzyskane stąd pieniądze trafiają właśnie na to minimum, prawda? Czy w ten sposób to musimy uregulować, powiedzieć? I wtedy większość osób myśli, że właśnie będzie musiało to zapłacić ze swoich po prostu portfeli. A prawda jest taka, że to uderza w duże firmy, prawda, które mają swój mocny lobbying i po prostu potrafią bronić tej sytuacji. No i jakby tutaj się ta narracja rozmija między prawdą, tak, a między tym, co zostaje czasami gdzieś źle opowiedziane, źle sprzedane medialnie i wtedy powstaje jakiś taki właśnie bunt społeczeństwa, którzy myśli, że to oni w zasadzie znowu będą dawać na artystów pieniądze, a artyści po prostu błękitne ptaki będą z tymi pieniędzmi nie wiadomo co robić, prawda? Więc tutaj jakby zupełnie mogę jeszcze dodać jedną rzecz, jeszcze jedną tylko taką rzecz, bo jakby już jest trochę późno, dlatego że zauważyłam w jakiś sposób dziennikarze, powiedzmy z tych mediów mainstreamowych, zadają pytania, czy jest pani za podatkiem, kolejnym podatkiem. Jakby to już się dzieje, więc też trzeba w jakiś sposób, nie wiem, przekonać dziennikarzy, którzy robią materiały na ten temat, czy w telewizorach, czy w radio, żeby w ten sposób nie kreować narracji, no bo to po prostu może przynieść takie skutki, że nie zostanie to wprowadzone na przykład. Dokładnie. Ja bym jeszcze tutaj do Joanny Kos-Krause, bo trochę zamilkła, żeby się odnieść do tego, jakby jak na przykład w takiej sytuacji, kiedy pamiętamy, pojawił się, chciałam nawiązać do tego tekstu, który się pojawił, trochę nawiązać też do tej ustawy, połączyć te dwa wątki, tekstu Jagody Szelc na temat właśnie proletariatu planu filmowego. Pojawił się tam taki w tym tekście, które środowisko filmowe dość mocno komentowało, pojawił się taki jakby rzeczywiście problem osób, które po pierwsze są zatrudnione w jakiś sposób na umowy o dzieło, plus ci, którzy nie są jakby takimi bezpośrednimi twórcami, ale są członkami ekipy i ta ciągłość pracy jest u nich zupełnie inna, ponieważ mogą różnych tych projektów robić kilka. I pojawiła się taka gorąca właśnie dyskusja czy debata na temat tego, jak właśnie wygląda w rezultacie ta powiedzmy wierchuszka filmowa czy środowiska filmowego, gdzie wyobrażenia właśnie były takie, że twórcy faktycznie filmowi mogą funkcjonować gdzieś dzięki tym ogromnym tantiemom, ogromnym wpływom i wielu różnych projektów, w których mogą uczestniczyć. A jakby okazało się, że trochę jest inaczej, tak? To znaczy, że w tej dyskusji wyszło, że właśnie często te osoby, które są postrzegane jako ta wierchuszka filmowa, mają gorszą sytuację niż czasami ten, tak jak to nazwała Jagoda Szelc, proletariat planu filmowego, czyli osoby, które gdzieś tam mogą te
pracę, wykonywać więcej tych filmów, więcej projektów i dzięki temu funkcjonować lepiej. I pamiętam, że gdzieś tam właśnie ten komentarz właśnie twój, Joanno, w którym po prostu napisałaś, że czasami sytuacja właśnie często jest odwrotna. Jakbyś mogła trochę przedstawić z tej strony takiej zakulisowej, jak to wygląda życie właśnie twórcy filmowego, który te projekty robi raz na jakiś czas i odnieść się może trochę do tego tekstu. No tak, ale wiecie, to trudno się o tym rozmawia, bo część z Państwa, która będzie nas słuchała, no nie znają tego tekstu, tak? Wszystko jest sprawą języka, no tak jak tutaj Panie wspominały o ustawie reprograficznej i tak dalej. No jesteśmy trochę bezradni, bo wielkie koncerny mają do użycia mnóstwo firm PR-owych i czarnego PR-u i wiedzą, jak to pozycjonować, jak o tym mówić w mediach. Ja na przykład wielokrotnie byłam bezradna, jak dzwonili nawet, muszę powiedzieć to szczerze, wybitni dziennikarze i tak naprawdę najpierw musiałam im podesłać kilka linków, czy wytłumaczyć, na czym w ogóle polegała cała ewolucja od ustawy o statusie, prawda, artysty do ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego, a co to jest ustawa reprograficzna, a do jakich tak naprawdę dyrektyw unijnych jesteśmy zobowiązani w określonych terminach czasowych, bo to są bardzo ważne rzeczy, ludzie o tym nie wiedzą, a więc to wymaga jakiejś cierpliwości. Trudno jest też tego bronić w przestrzeni publicznej, bo często padają jakieś takie kwoty, jak się powie, ile zarabia reżyser za film, to dla przeciętnego człowieka to są jakieś niewyobrażalne kwoty, tylko zapominamy powiedzieć, że on to zarabia raz na 5 czy 6 lat. I to jest bardzo trudne do obrony w takiej debacie społecznej i w związku z tym bardzo łatwo się tym manipuluje. Tekst Jagody Szelc, który się pojawił, wydaje mi się, że jakoś na dzień przed 1 maja, czyli miał być takim ukłonem w stosunku do ludzi ciężko pracujących, no bardzo podzielił środowisko. Jagoda upomniała się o, ja się boję rozmawiać takim językiem, no prekariat planu filmowego, no, jakbym miała na to patrzeć i czasami na swoich studentów, czy jakichś młodych ludzi, którym czasami też w czymś pomagam, czy doradzam, czy mam opiekę artystyczną, to oni też są prekariatem, no trudno powiedzieć, gdzie tutaj idzie ten rozdział, no to jest... Generalnie większość uprawiających ten zawód na starcie nie stać na nic, no nie stać na ZUS, nie stać na żadne ubezpieczenia medyczne ani tak dalej. Do pewnego momentu się o tym nie myśli, potem przychodzi życie, to weryfikuje. I ja myślę, że w ogóle ten podział nie przebiega wśród jakiejś takiej, że inaczej mają reżyserzy i aktorzy i operatorzy, a inaczej ktoś od agregatów, bo myślę, że często te piony techniczne radzą sobie dużo lepiej, ponieważ oni przechodzą w sposób płynny z projektu do projektu, a jednak ci twórcy robią raz na jakiś czas jakiś projekt i to jest... No nie wiem, Basiu, musiałabyś mnie dużo bardziej konkretnie zapytać. Ja chciałam tylko skomentować. Nie, dobrze, o to mi chodziło, że tutaj, bo stąd się bierze problem cały o tej ustawy i w ogóle tych ubezpieczeń, bo ten tekst też od dźwiękowca pana Pawła Uszyńskiego była też takim elementem, który ujawnił trochę nasze problemy, czyli że są momenty, kiedy tej pracy jest dużo, kiedy po prostu nie musimy się rzeczywiście martwić, czy nas stać na lekarza, czy nas nie stać na lekarza, a są momenty, kiedy są takie momenty przestoju. Właśnie stąd bierze się cały problem z ustawą o tym minimum socjalnym, tak? Czyli momenty przestoju, momenty, kiedy nie jesteśmy w stanie pracować z różnych powodów, nie tylko ze względów zdrowotnych, czy jakichkolwiek innych, ale czasami po prostu projekty się nie udaje zrealizować, bo nie dostaliśmy dofinansowania, coś nie wyszło, projekt nie powstaje i wtedy zostajemy jakby na lodzie, prawda? I stąd się też wzięły takie właśnie dyskusje akurat z tym tekstem, że z jednej strony mamy do czynienia po prostu z osobami, które walczą cały czas o jakieś swoje nowe projekty, to zabiera dużo czasu, ale są też sytuacje, w której można spokojnie sobie radzić
przechodząc, bo jesteśmy tą jakby ekipą techniczną, więc tutaj chciałam tylko do tego nawiązać, żeby zwrócić uwagę właśnie na to, skąd się biorą w ogóle te zapotrzebowania na to tak zwane minimum socjalne, skąd w ogóle się taki pomysł pojawił, dlaczego tak zawzięcie o to wszyscy walczymy, bo żeby uzmysłowić też osobom niezwiązanym z branżą artystyczną, że jednak to nie jest tak, że te projekty po prostu są, że one się jakoś zazębiają. Nie zawsze tak jest i nie zawsze to funkcjonuje. Ratują nas czasami tantiemy, ale są sytuacje, w których właśnie, czy to życiowe, czy sytuacje, w których po prostu gdzieś tam, nie wiem, trafiamy do szpitala czy gdziekolwiek indziej i może się okazać, że to ubezpieczenie zdrowotne po prostu nie funkcjonuje i za tą usługę musimy zapłacić i wtedy no, są to duże bardzo koszta, prawda? Więc ja tylko jeszcze tutaj Ja bym powiedziała, Basiu, że to jest jeszcze chyba dzisiaj, to się o tyle też zmieniło, że dzisiaj tych wolnych zawodów w Polsce, ja przynajmniej tak to odbieram, też ze swojego takiego doświadczenia i działalności w kilku organizacjach, nie da się już uprawiać bez jakiejkolwiek nawet minimalnej świadomości prawnej. Konsekwencji tego, co trzeba mieć, jakie są zagrożenia, że to już nie jest tak. Skończyły się też czasy tych, nie wiem, dzisiaj to wszystko ma bardzo, bardzo poważne konsekwencje i ja myślę, że tutaj w ogóle, to pewnie Marta jest w stanie więcej powiedzieć, że tu jest jakiś w ogóle błąd systemowy również w edukacji, w tych szkołach artystycznych, że ludzie sobie muszą zdawać sprawę z tego, skąd się biorą tantiemy, czym są tantiemy, jak te zawody uprawiać, jak się zabezpieczyć, jak wygląda ten rynek. Bo ludzie są często bezradni, kończą te szkoły i nawet ze świetnymi wynikami i wrzuceni w ten system, kompletnie nie rozumieją konsekwencji. Jak ktoś jest taki bardziej, że tak powiem, rzutki, no to się ogarnie i szybko pójdzie do reklamy, czy wejdzie w jakieś seriale i tak dalej. Tam go przyciągną przez system korporacyjny i szybciutko też się wszystkiego nauczy, włącznie z tym, że trzeba mieć prawnika i agenta i będzie znał wszystkie klauzule we wszystkich umowach, ale jest też część ludzi, która zwyczajnie jakby inną trajektorią uprawia ten zawód. Ja o tych ludziach też przede wszystkim myślę, bo uważam, że ekonomia kultury jest też taką i prostą, ale i tajemną trajektorią, że czasami efekty pewnych działań zobaczymy za kilkadziesiąt lat. I są też ludzie, którzy po prostu potrzebują systemowego wsparcia i to należałoby uregulować. No i to jest jakaś wielka porażka. Ja patrzę tak, no, w swoje też piersi się bije, że nam jako środowisku nie udało się tego wyregulować od 89 w żaden sposób, żeby tych twórców zabezpieczyć, no, chociażby na minimalnym poziomie. Już Martę dopuszczam wtedy, tylko jeszcze osoby, które chciałyby, bo tutaj od organizatorów dostaję informację, że nie wiadomo jak zadawać pytania, więc należy podnieść łapkę i wtedy napisać dopuszczone zostanie bez wizji głos osoby pytającej. To tylko tutaj chciałam dać, bo dostaję tutaj informację, że nie jest to jasne dla odbiorców jak zadać pytanie, czyli podnieś łapkę i wtedy można organizatorzy tutaj włączą mikrofon i będzie można poprosić o pytanie albo komentarz na Facebooku. To tylko chciałam to przypomnieć. I teraz Marta, już Cię dopuszczam do głosu, bo trochę... My jako Gildia Polskich Reżyserek i Reżyserów Teatralnych od początku tej takiej bardzo intensywnej naszej działalności w okresie pandemii staramy się powtarzać jedną rzecz. Znaczy, i za to jestem też wdzięczna jakby Państwu, organizatorom dzisiejszego panelu, że w ten, a nie inny sposób sformułowaliście jego tytuł. Artysta jako pracownik kultury. To znaczy my bardzo staramy się mówić o artystach jako o pracownicach i o pracownikach kultury, ponieważ najgorszą łatką, która jakby pokutuje i którą jesteśmy obciążeni, to jest ten wizerunek takiego artysty w worze pokutnym, który wiecznie z tą wyciągniętą ręką błaga o to, żeby ktoś mu rzucił grosz.
To nie jest prawda, proszę Państwa. To znaczy branża, sektor kultury i branża kreatywna w Polsce to jest ponad 300 tysięcy pracowników. To jest mniej więcej tyle samo, co branża turystyczna. A dochód, znaczy jakby to, co my produkujemy, to jest około 3% produktu krajowego brutto. Dla porównania dodam, że we Francji, gdzie rozwiązania dla artystów są niepomiernie bardziej, lepiej skonstruowane, są dostępne, istnieją i funkcjonują już od wielu, wielu dziesiątków lat, to tam ten produkt to jest na poziomie 1%. To znaczy my produkujemy 3 razy większy produkt, a nie mamy żadnych rozwiązań w tej chwili. I jakby przeniesienie ciężaru na to, że my jesteśmy pracownicami, pracownikami kultury jest strasznie ważne. To, co ja myślę, że było bardzo kluczowe, może niefortunnie zabrzmiało w tym słowie proletariat, które jest obciążone bardzo wieloma konotacjami, które ludziom się nie podoba, do czego też Jagoda się odnosiła, że jakby proletariat kojarzy się z jakąś klasą robotniczą i to ludziom nie wiedzieć, czemu się źle kojarzy. Jakby chodzi o to, że właśnie na planie filmowym są nie tylko artyści i twórcy, czyli osoby, które wykonują pracę twórczą, ale jest też bardzo wielu pracowników kultury związanych jakby z tą branżą, bez których pracy wykonanie dzieł sztuki, z którymi Państwo potem możecie obcować, nie byłoby w żaden sposób możliwe. I rozumiem jakby, że to, co stało, jakby jej przyświecało, to było upomnienie się o te osoby. Bo tutaj należy pamiętać, że jakby to, co jest najtrudniejsze w naszej sytuacji, takich tak zwanych wolnych zawodów, to jest to, że my nie możemy mieć etatów, ponieważ my się wiążemy z jakąś instytucją, albo z jakąś firmą, albo z producentem na kilka, góra kilkanaście miesięcy. Nikt nam nie da etatu, niezależnie od tego, jakbyśmy chcieli go dostać. Więc, a też często te pieniądze są na tyle małe, że ZUS, który w tej chwili wynosi ponad 1400 zł miesięcznie, jest tak wielkim uszczupleniem budżetu takiego twórcy, artysty, pracownika, że po prostu się nie opłaca. Bo to by zeżarło połowę na przykład tego, co taka dana osoba zarabia w miesiącu. W związku z tym to się nie opłaca i my pracujemy bez zabezpieczeń, bez... I rozumiem, że to, co Jagoda się upomniała i ja akurat, jakby, no ja to dobrze odebrałam, ale rozumiem, że po drugiej stronie stał ktoś, kto odebrał to znacznie gorzej. Aczkolwiek przyznaję, to też jakby tutaj nie bez złośliwości, to odbiegam kompletnie od tematu jakby dyskusji, przyznaję, że każda z nas, a jesteśmy tutaj przynajmniej 3 reżyserki, która stała na planie filmowym albo w teatrze przed ekipą, która w dużej mierze składa się z mężczyzn, musiała sobie w pewien sposób swoją pozycję wywalczyć. I nie wyobrażam sobie, że gdyby na przykład taki tekst napisał, powiedzmy, Jacek Bromski, żeby ten dźwiękowiec w ten, a nie w inny sposób, bardzo obcesowy się do niego odezwał i zaczął go nauczać, na czym polega branża filmowa i podziału ról. Więc przyznaję, że tutaj pewnego rodzaju ton tej odpowiedzi, on mnie uderzył i myślę, że jakby przypisano dziewczynce Jagodzie pewne treści, które, czy pewne intencje, których ona nie miała, po to, żeby ją trochę ustawić w szeregu. I to, przyznaję, wzbudziło mój opór i jednak skupiłabym się na tej ważnej i szlachetnej jednak, znaczy na tej sprawie, na którą ona starała się zwrócić uwagę. Tak, dokładnie. Ja też o tym mówię, że tutaj jakby zostało trochę. Problem jest, z jakim się po prostu często zmagamy, właśnie tych sytuacji, kiedy jednak no, nie jesteśmy traktowani często jako właśnie pracownicy, tak? Jesteśmy traktowani jako artyści przez wielkie A, że sami siebie tak traktujemy, robimy sztukę przez wielkie S, a równocześnie przecież jest to jakaś misja i pokutuje taki wizerunek artysty czy twórcy, że chcemy po prostu robić to dla zaspokojenia być może naszych jakichś ambicji, czy potrzeb duchowych, jakby i nikt ostatecznie nie pamięta o tym, że też jesteśmy ludźmi funkcjonującymi w społeczeństwie, którzy mają dzieci, którzy mają rodziny, którzy mają jakieś zobowiązania finansowe i często jest tak to postrzegane, że gdzieś tam za właśnie pracę artystyczną, no w zasadzie, nie wiem, czy należy się tylko uśmiech, czy należy się tylko podziękowanie, w jakimś stopniu często jest to takie dziwnie postrzegane, że też jesteśmy właśnie tymi pracownikami, a jeśli jesteśmy pracownikami, oczywiście dostajemy pieniądze z umowy o dzieło, ale też pamiętajmy o tym, że też każdy pracownik, prawda, ma jakieś prawa pracownicze i na przykład w sytuacjach, które często spotykam w swojej praktyce, w swoich spotkaniach z Stowarzyszeniem Kobiet Filmowców, że właśnie sytuacja na przykład właśnie macierzyństwa, ciąży, wychowawczego, no zostajemy w zasadzie na lodzie bez żadnych
żadnego oparcia, jeśli chodzi o jakiś system, nie wiem, dofinansowania, czegokolwiek. I to jest taki problem, który się też gdzieś tam przejawia właśnie, który pokutuje, mam wrażenie, właśnie to spojrzenie na twórcę jako kogoś, kto funkcjonuje prawdopodobnie pod jakimś systemem, z głową w chmurach i nie wiem, i funkcjonuje w jakiś sposób, odżywia się powietrzem, więc to są też takie sytuacje czasami, które nie wiadomo skąd się wzięły, prawdopodobnie z jakiejś tradycji romantycznej, w której tak to wyglądało, a my jednak chcemy zwrócić właśnie uwagę na to, że też funkcjonują tu i teraz i takie same prawa, walczymy o te same prawa pracownicze, jakie są dla każdego innego zatrudnionego na przykład na etat, czy nawet już w tym momencie te umowy, zlecenia są gdzieś tam uzasadnione, mają jakieś elementy ubezpieczenia i tak dalej, ale to są rzeczy jednostkowe i wtedy znów się pojawia ten problem, że my żyjemy w takiej niepewności, tak? To jest coś, co cały czas we wszystkich rozmowach z twórcami się przejawia. To słowo niepokój i niepewność. Nie mogę zaplanować wakacji, bo nie wiem, czy po prostu, nie wiem, dostanę pieniądze z danej instytucji. Nie mogę czegoś być pewna, ponieważ nie wiem, czy będą po prostu jakieś projekty, które się zrealizują, prawda? Więc ten element właśnie tej ustawy miałby stworzyć takie poczucie jakiegoś minimalnej pewności, że jeśli złamię nogę, trafię do szpitala, to jestem w stanie po prostu skorzystać z tej pomocy. Tak? To są takie prozaiczne rzeczy, ale o tym często słyszę, że jednak tutaj się pojawiają tego typu gdzieś problemy takiej codzienności. Jakbyś Marta mogła troszeczkę nam przybliżyć, jak, nie bardzo oczywiście szeroko, ale gdybyś nam mogła powiedzieć, jak to jest właśnie, jak te modele niemieckie czy francuskie wyglądają, tak bardzo pokrótce, nie wchodząc bardzo w szczegóły, ale dlaczego się na nich opieramy, dlaczego one są jakimś dla nas wzorem, że tam jest teoretycznie lepiej, a u nas jest gorzej i dlaczego właśnie w ten sposób to wygląda? Jeszcze tylko chciałabym się wcześniej trochę odnieść właśnie do tej sytuacji, o której powiedziałaś przed sekundką, tej niepewności w Polsce. Znaczy, to jest na przykład taki aspekt, który zna mnie osobiście, bo łatwiej się mówi mówiąc na przykładach i przez konkretne pryzmaty. To jest coś, co mnie niesamowicie na przykład porusza i boli osobiście. Kiedy patrzę na moje koleżanki reżyserki i widzę, w jaki sposób kolejne z nich, mimo ogromnej chęci założenia rodziny, na przykład odsuwają założenie rodziny, niektóre po prostu latami, niektóre się w ogóle na to nie decydują, a za tym stoi tak jakby banalna przyczyna, jak to, że nie są w stanie zaplanować życia na rok czy półtora do przodu i nie mają absolutnie żadnych zabezpieczeń. Sama byłam w sytuacji, kiedy będąc bardzo intensywnie pracującą reżyserką teatralną, która w dodatku zaczęła już uczyć na uczelni teatralnej, ale byłam tylko na takich umowach czasowych, w momencie, kiedy zeszłam w ciążę, żeby mieć ubezpieczenie zdrowotne, musiałam się zarejestrować w urzędzie dla bezrobotnych. I to poczucie takie, że pracuje się, robi się coś dla ludzi, dla społeczeństwa, wytwarza się jakieś... I generalnie funkcjonowałam w systemie, płaciłam podatki. W momencie, kiedy potrzebowałam pomocy ze strony państwa po to, żeby urodzić nowego obywatela dla tego kraju, musiałam pójść do urzędu dla bezrobotnych. I to jeszcze nie było najgorsze. Najgorsze było to, że nagle zaczęły spływać do mnie jakieś ogłoszenia o pracę, do których ja się musiałam odnosić, które były po prostu ogłoszeniami dla kasjerki, mimo że to państwo, nasze państwo, Polska, wyłożyło ogromne pieniądze, żeby mnie wykształcić. To pokazuje pewien paradoks. Te rozwiązania są potrzebne także po to, żeby Polska nie traciła pieniędzy, które w nas jako twórców, artystów i artystki władowała, żebyśmy po prostu mogli produkować jakiś przychód dla tego państwa, a nie żebyśmy byli tylko kosztem. To jest to. Jeżeli chodzi o rozwiązania w innych krajach, no to one są o tyle lepsze, że po prostu są, a u nas ich nie ma. One jakby, też znowu bardzo boję się, że to byłoby bardzo dużo słów i musiałabym dużo mówić. One są bardzo dobrze, jeżeli państwo bylibyście zainteresowani, świetnie, krótko, zwięźle te rozwiązania są opisane na stronach Ogólnopolskiej Konferencji Kultury, gdzie są zamieszczone dwa raporty. Jeden poświęcony w ogóle ogólnie rozwiązaniom dotyczącym systemów społecznych dla twórców, a drugie a propos finansowania. Tam są z podziałem na poszczególne kraje, gdzie jest wymieniona sytuacja we Francji, w Austrii, w Niemczech i tak dalej, w krajach Unii Europejskiej i także poza nią. I to jest dość szczegółowo i dość dobrze tam opisane. Więc ja nie chciałabym tutaj też jakby streszczać
Myślę, że tam Państwo znajdziecie satysfakcjonującą dawkę informacji. Natomiast brałam ostatnio udział w bardzo podobnej do naszego telekonferencji, udział międzynarodowej z udziałem z jednej strony osób z Rumunii, a z drugiej strony przedstawicielką była Isabelle Levy z Francji, która właśnie jest jedną z osób we francuskim ministerstwie odpowiedzialnych za to tak zwane intermittent du spectacle, czyli za te udogodnienia dla pracowników czasowych czy określonych, a szczególnie właśnie z branży performatywnej, czyli między innymi teatralnej. No i jakby tutaj to spektrum jest ciekawe, bo my jako Polska jesteśmy umiejscowieni gdzieś mniej więcej po środku, to znaczy we Francji istnieją rozwiązania, które kiedy przyszła pandemia, oni położyli na stole, wiedzieli, jak się zachowywać. Mieli między innymi taką prostą rzecz, jak skatalogowaną liczbę artystów wykonujących zawód, czyli mogli się po prostu policzyć. My mamy to już policzone, jesteśmy na tym etapie, że bardzo dużo prac zostało wykonanych przez dwa lata Ogólnopolskiej Konferencji Kultury w związku z ustawą o statusie artysty, o uprawnieniach dla artysty zawodowego. No i jakby już jesteśmy w jakimś procesie rozmów, że jest jakiś dokument, na który możemy się powoływać, on ciągle nie funkcjonuje, jeszcze nie został jakby nie wszedł w życie. Mamy nadzieję, że się stanie, ale ta dyskusja przynajmniej od dwóch lat zaczęła się toczyć. No i na drugim spektrum byli artyści z Rumunii, którzy już nam, ja już nie mówię o tym, że oni Francuzom zazdroszczą, oni już nam zazdrościli toczącej się dyskusji, bo na przykład w Rumunii ta sytuacja jest taka, że oni nie dość, że nie mają żadnych tego typu rozwiązań, ani ustawy o ubezpieczeniach społecznych dla artystów, oni nawet nie mają możliwości zrzeszania się w związkach zawodowych, w zawodach artystycznych, czyli nie mają po prostu możliwości zakładania gildii. A ja na przykład mam takie poczucie, że ta nasza gildia na ten trudny czas była bardzo użytecznym narzędziem do tego, żeby nasz głos był słyszalny. A jeżeli wejdziecie Państwo na stronę OKK, czyli Ogólnopolskiej Konferencji Kultury.pl. Tam Państwo znajdziecie te raporty i one są bardzo ciekawie napisane, więc zachęcam. Ja tylko sobie pozwolę tutaj przeczytać komentarz profesor Jolanty Supińskiej, która skomentowała naszą rozmowę, jeśli chodzi o tą narrację, czy to jest właśnie podatek na kulturę, czy to jest po prostu coś takiego, co się... co powiem, skargują naszą twórczość do zarabiania pieniędzy. Podatki wymyślono, bowiem pieniądze są potrzebne na różne cele. Nie da się prowadzić skutecznej polityki społecznej, jeśli wciąż podatek będzie traktowany jako czarny lud. To szkodliwy stereotyp. Także jakby ta świadomość tego, że to jest gdzieś tam z tego komentarza wyczytuję, że jest to element, który no dla niektórych jest jasne, a mówienie o tym, że to gdzieś tam do tej kieszeni zwykłego człowieka sięgamy w momencie, kiedy trzeba zapłacić za oglądanie filmów na tych tak zwanych nośnikach, czystych nośnikach, jest problemem. Jeszcze bym właśnie tutaj chciała poruszyć wątek, bo właśnie co to są te czyste nośniki? Bo też jest taki element, z którym się cały czas tutaj borykamy i gdzieś tam się pojawia też to w prasie, w mediach. Czy któraś z pań chciałaby powiedzieć, o co z tym właśnie chodzi i dlaczego też właśnie te czyste nośniki mają przynieść te elementy, które te pieniądze, które by miałyby ewentualnie wspierać systemowo ubezpieczenia, minimum socjalne tak zwane, prawda, o którym rozmawiamy. Czy tutaj ktoś by chciał to wyjaśnić, czy też raczej odsyłamy do jakiejś literatury fachowej, żeby sobie poszukać, ze względu na to, że często są, no są te problemy z tym nazewnictwem tego, ale jeśli nie, rzeczywiście nie ma chętnych, to ja bym przeszła do następnego. W dwóch zdania rzeczywiście już bym, no bo mówię, tak. Mam poczucie, że za dużo. Chodzi o to, że czyste nośniki to są wszelkie jakby środki trwałe, na których można utrwalać treści, między innymi treści artystyczne. I to, co my mamy w Polsce, bo to nie jest tak, że my nie mamy opłaty reprograficznej, my po prostu mamy niezaktualizowaną opłatę reprograficzną i u nas ona ciągle obowiązuje od taśmy magnetofonowych i taśmy i kaset wideo. Czyli tak naprawdę środków, które już nie istnieją od bardzo dawna. I chodzi o to, żeby ją zaktualizować, żeby wszystkie jakby nośniki, na których mogą być przenoszone treści artystyczne, filmy, muzyka, literatura, jakby zaktualizować tę listę. No to są telefony, to są komputery, to są tablety, czyli chodzi tak naprawdę o to, żeby tę listę zaktualizować. Dokładnie. Czyli jednym słowem, jakby podsumować to, jeśli chodzi o też osoby gdzieś spoza środowiska, że
Technologia poszła do przodu, a prawo stanęło w miejscu, tak? Po prostu nie udało się prawa dostosować do zmian medialnych, do zmian nowoczesnych, które nastąpiły jakby w naszym tutaj świecie. Bo tutaj mam jeszcze, przepraszam, ja tak spoglądam też, co organizatorzy do mnie piszą. Tutaj mam informację, że pani poseł chciała skomentować wcześniejszy wątek, tak? Tak, bo ja chciałam jednak wrócić do ważnej rzeczy, która odnośnie tych tekstów, które się ukazały, tej polemiki, bo ja ten tekst Pawła Uszyńskiego, tak? Polemikę tak. Do tekstu Jagody Szulc, tam się pojawił taki jeden wątek, teraz już nie pamiętam tego, w jednym chyba zdaniu, czy w jakimś tam akapicie, który uważam, że jest trochę niepokojący. No, być może pokazuje pewną stronę jakby też myślenia, bo tam padło coś takiego w tym tekście, no okej, okay, no ale no nie masz ubezpieczenia, to trzeba było założyć firmę. Czyli co, sprywatyzować kulturę? I uważam, że to jest bardzo niebezpieczne, tak? Ale to też pokazuje takie rozbicie w myśleniu o tym, tak? I w samym środowisku, bo kultura nie powinna być sprywatyzowana, przynajmniej ja tak uważam, tak? A w tym tekście jakby odpowiedzią na teksty Jagody Szulc było to, no sorry, nie założyłaś swojej własnej firmy, przecież możesz być samozatrudniona, tak? Ale wiesz, to nie o to chodzi. To też pokazuje jakby brak zrozumienia, to byłam na przykład bardzo zdziwiona, brak zrozumienia, jak funkcjonują pewne zawody jakby w szeroko rozumianym obszarze artystów i ludzi kultury. I ten czas pandemii, no bardzo to unaocznił. No przecież weźmy na przykład takiego muzyka, który przecież nie jest osobą, która odpowiada za wszystko na scenie, ma tych swoich dźwiękowców, ma ludzi, którzy jeżdżą w trasę. No ci ludzie wszyscy potracili generalnie wszystko. Nie ma tras koncertowych, nie ma koncertów, nie ma premier, tak? I to nie jest tak, że to się teraz nie dzieje, tak? Bo to się nie będzie działo przez kolejne miesiące. Przecież spektakle teatralne, no to myślę, że tutaj wiecie to lepiej ode mnie. Przecież czy premiery nie są przecież planowane? Tego nie ma, tak? I z jednej strony przeraziło mnie w tym tekście jakby brak świadomości tego, z drugiej strony oczywiście brak świadomości w Ministerstwie Kultury przy planowaniu i myśleniu o tej tarczy, która miała pomagać. Więc tylko chciałam jakby dodać do tego tekstu, bo on mnie, jakby ta odpowiedź trochę mnie zadziwiła. Znaczy tam też chodzi o to, że rzeczywiście trochę też jakbym skomentowała to jeszcze, że rzeczywiście jest coś takiego, że pracodawcy często wymuszają, żeby zakładać tą jednoosobową działalność gospodarczą po to, żeby te umowy dla nich były korzystniejsze. Natomiast problem jakby tutaj z tą działalnością jest taką, że trzeba mieć ciągłość pracy. Jeśli nie mamy ciągłości pracy, to ponosimy tylko koszty na ZUS, na wszystkie rzeczy, a tak naprawdę no jakby nie zarabiamy nawet na to minimum ZUS-u, prawda? Więc rozwiązanie, myślę, że każdy z nas, ja też to przerabiałam, prowadząc swoją działalność gospodarczą i jednoosobową, że to się sprawdza do jakiegoś momentu, jeśli po prostu tych zleceń jest bardzo dużo. W momencie, kiedy nie ma ich dużo, po prostu nie jesteśmy w stanie płacić nawet tego takiego zaniżonego ZUS-u, tam, który przysługuje na początku przez 2 lata prowadzenia działalności. I znam takie przypadki, że nawet przez 2 lata z tym minimalnym ZUS-em jednak się firmy, czy tą działalność jednoosobowa zamykana po prostu. Czy nie udaje przetrwać, no bo nie ma projektu, nie ma pieniędzy, nie masz czego tego zapłacić. Mnoży się po prostu dług. W momencie, kiedy mamy tych zleceń dużo, to jest to możliwe. Mhm. Jeszcze jedna rzecz odnośnie tego komentarza, odnośnie podatku. Ja się oczywiście zgadzam, tak, że gdyby była świadomość tego, że podatek jest podatek, który daje oddech artystom, który pomaga, tak, który wspiera artystów, to okej, okay, ale my z tym nie wygramy i to ewidentnie widać właśnie chociażby w trakcie kampanii wyborczej i nie da się w bardzo krótkim czasie przekonać opinii publicznej do tego, że podatek może być pozytywny, tak, że można go inaczej odbierać. Jakby uważam, że ta walka jest z gruntu przegrana, więc trzeba wymyślić taką narrację, aby wygrać z tym lobby medialnym, który będzie chciał doprowadzić do tego, aby tych opłat po prostu nie było, bo taka walka nas czeka. Mamy tutaj takie pytanie, które przyszło od Rachel, Agatyki. Ta narracja jest bardzo prosta i ta, o której ja już wcześniej o tym mówiłam. My możemy
wprost i tu nie trzeba żadnych, jeszcze raz powtórzę, kampanii PR-owych i pieniędzy, które mają ci producenci i te wielkie platformy i tak dalej. Sprawa jest prosta. Skoro płacą takie podatki w całej Europie, dlaczego mają nie odprowadzać? To nie są podatki, tylko opłaty. Dlaczego mają nie płacić ich w Polsce? Nie ma, naprawdę jeszcze raz powtórzę, z uporem muła, to narusza polski interes narodowy i nieopodatkowanie. Dlaczego mają tego nie zrobić? To jest żaden koszt dla przeciętnego użytkownika, prawda? Smartfonów, komputerów czy innych nośników. I to jest kłamstwo, które się serwuje społeczeństwu, tak? No, ale to jest polityka i lobbying po prostu dużych korporacji. Tak, ja tutaj z takiego apelu, który teraz został przygotowany z kolei przez Macieja Zielińskiego, czytam, że to są straty przynajmniej 300 milionów złotych rocznie, które nie trafiają do kieszeni środowisk artystycznych, więc mówimy o takich konkretnych pieniądzach, ponad 2 miliardy złotych, które też nie trafiają i to nie są pieniądze z kieszeni obywateli, jeszcze raz podkreślam, tylko z kieszeni dużych korporacji, które naprawdę sobie dobrze radzą na tym rynku medialnym, więc nie wiadomo dlaczego rzeczywiście, tak jak Joanna tutaj powiedziała, a dokładnie w zasadzie chyba wszystkie, nie wiem czy wszystkie kraje europejskie, ale większość krajów europejskich ten podatek już ma. I teraz pytanie właśnie, dlaczego w zasadzie jakby my nie jesteśmy w stanie tego po prostu wdrożyć. To jest naprawdę... Ale pan, przepraszam, tu będę bardzo chwalić pana ministra Glińskiego, bardzo chcę tego podatku. Jest przygotowywana pod to ustawa, chcą tego środowiska, naprawdę mnóstwo pracy włożonej. Z jakiegoś powodu nie chciał pan prezydent, nadal będę trwała na stanowisku, że był to powód kampanijny, nie ma żadnego powodu, żeby ta opłata nie została egzekwowana, krótko mówiąc, tak? To jest tylko sprawa klepnięcia tej legislacji. Ja mam nadzieję, że wreszcie zobaczymy tę ustawę, bo my chyba z Martą byłyśmy jakieś, nie wiem, półtora miesiąca temu na takim spotkaniu, które było w Ministerstwie Kultury, gdzie obiecywano, że dosyć szybko zobaczymy tę wersję ostateczną, czy tam może jeszcze roboczy któryś wariant tej ustawy i nie ma żadnego, i pan minister nas zapewniał w gronie zresztą swoich współpracowników, że walec poszedł, że ta ustawa będzie i mam nadzieję, że tak będzie. Ja mogę tylko dodać ze swojej strony, bo rzeczywiście jakby te wypowiedzi w kampanii prezydenckiej nas skonsternowały, bo stały jakby w jawnej sprzeczności nie tylko z tym, jakby z naszą pracą, tylko przede wszystkim jakby no właśnie z deklaracją strony rządowej i jakby ją podważały, więc dlatego byliśmy skonsternowani. Ja pozwoliłam sobie, ponieważ jestem w zespole eksperckim przy Instytucie Teatralnym, gdzie rozważamy, siedzimy i rozważamy kwestie zarówno pandemiczne, jak i najbliższej przyszłości teatru i staramy się w takim znowu bardzo dużym gronie ekspertów zarówno ze strony instytucji, jak i związków zawodowych i organizacji twórczych wymieniać się doświadczeniami i wspólnie dochodzić do jakichś rozwiązań, ponieważ rzeczywiście taki sposób rozmawiania kolektywny wydaje się, że jest dobry i przynajmniej te nasze głosy są słyszalne. No więc zadałam pytanie, jakby, że jesteśmy skonsternowani i czego my się możemy spodziewać. No więc i to było przedwczoraj i zostałam zapewniona, że jakby tutaj prace trwają, nikt się nie wycofuje i że na pewno uda się to zrobić. Jak, kiedy zobaczymy, mamy nadzieję, że szybciej niż później. Przeczytam komentarz Arleta Żebrowski. Odnoszę wrażenie, że problemy, które są tutaj poruszane, nie ograniczają się do jednej grupy zawodowej. Kwestie niestabilności, braku możliwości planowania czy zwykłego spokoju psychicznego dotykają każdego zatrudnionego na umowie cywilnoprawnej bez względu na branżę. Problemy te powinny być rozwiązane bez ograniczeń branży. Zupełnie inna kwestia jest opłata za dostęp do owoców pracy artysty. Bezsprzecznie lista nośników powinna być zaktualizowana i ponoszenie niewielkich w rzeczywistości opłat jest bezzasadne i bez dyskusji. Podnoszone przez panią Barbarę problemy nie ograniczają się do branży artystycznej. I kolejny komentarz. Teraz coraz częściej wymaga się zamiast umów na produkcję, przez produkcję, żeby każdy zakładał firmę, zwłaszcza w produkcjach filmowych.
Ja się tutaj zgadzam akurat z tym pierwszym komentarzem, że to się absolutnie nie ogranicza tylko do twórców, tak? Ale akurat jest taki temat. Wiem, że na przykład dziennikarze też mówią, że mają te same problemy i tak dalej. Wiem, że są grupy zawodowe, które się zmagają dokładnie z tym samym, no ale każdy zwraca uwagę na swój ogródek, powiedzmy. Natomiast pytanie jest jeszcze związane właśnie z tym, w jaki sposób ta ustawa przewiduje właśnie określenie, kto tym artystą jest, a kto nie. Bo pamiętam, że też tam toczył się taki dyskusja właśnie, czy osoba, która skończyła szkołę, czy osoba, która pracuje w zawodzie, jak udowodnić, że jest się artystą, na przykład jeśli się tej szkoły na przykład artystycznej nie skończyło, nie ma się tego dyplomu tak zwanego magistra sztuki. Ja bym tylko chciała jeszcze sprostować, bo to nie do końca jest tak, że to dotyczy w tym samym stopniu wszystkich zawodów, ponieważ my mówimy o specyfice tak zwanych wolnych zawodów, czyli tak naprawdę o grupie ludzi, która nie jest ani na etacie, ani nie ma założonej firmy czy działalności jednoosobowej, czy nie jest zatrudniona w innej firmie prywatnej. Tylko mówimy o ludziach, którzy uprawiają tak zwany wolny zawód. I na przykład wolnymi zawodami mogą być też adwokaci i lekarze. Natomiast te grupy zawodowe mają dedykowane im rozwiązania prawne. To, o co my się upominamy od lat, to jest to, żeby również analogicznie do tych innych grup dedykować, wymyśleć, opracować i dedykować nam rozwiązania prawne, które będą jakby specyficzne dla naszego zawodu. Dlatego to jest ważne, żeby jednak nie mówić, że to jest dokładnie ta sama sytuacja, bo ona nie jest ta sama. Tak, oczywiście, w tym sensie nie jest tak, tak, bo czasami tak zwany wolny zawód to też jest rzeczywiście, czy adwokat, czy lekarz też czasami się w ten sposób mówi, ale tak, my nie mamy po prostu żadnych regulacji systemowo-prawnych, które by wspomagały nasze działania na rynku pracy po prostu, także w tej sytuacji rzeczywiście tak jest. Tu jeszcze znowu przypomnę, że na Zoomie należy podnieść, jeśli ktoś to zgłosi pytania, bo cały czas się pojawiają problemy tutaj z tymi pytaniami, łapkę w górę, raise hand, a jeśli chodzi o Zoom, a jeśli chodzi o Facebook, to można napisać komentarz na dole z pytaniem i wtedy zostanie ono przeczytane lub skomentowane. Gdybyśmy jeszcze mogły w jakiś taki sposób stworzyć jakieś punkty, czy w jakiś sposób powiedzieć, o co by, co wypunktować, tak, żeby to było takie jasne, czego byśmy chcieli właśnie tutaj do władz skierować jakiś taki rodzaj manifestu, czy punktów właśnie, które by wskazywały na to, co byśmy chcieli jako środowisko osiągnąć, biorąc pod uwagę specyfikę różnych zawodów twórczych. Co jest tym dla nas takie punkty, jakbyśmy, bo pojawiają się też takie. A czy możemy jeszcze wrócić do tego, do odpowiedzi na to pytanie, które wcześniej pani zadała, a nie było, w jaki sposób jest ustalane, kto jest artystą, a kto nie w tej ustawie? A, przepraszam. Ja tego nie wiem, bo ja tej ustawy. Tak, bo tutaj w innym kierunku, przepraszam, tak, była dygresja, która pokierowała nas trochę w innym kierunku i pytanie się wymknęło spod kontroli rzeczywiście. W jaki sposób właśnie miałoby to działać? Ja chętnie opowiem, jak to jest jakby wymyślone w tej ustawie. Już mówiłam, bo sygnalizowałam to, że ten największy lęk był lękiem przed uznaniowością, czyli że nagle zasiądzie jakby rada mędrców i ty masz człowieku przed nimi zdawać, udowadniać, że jesteś artystą albo nie i oni podniosą rękę za tobą albo nie i przegłosują. Więc jakby my się najbardziej baliśmy takiej sytuacji, czyli tak zwanej uznaniowości. I tutaj są takie dwie sytuacje, ponieważ pierwsza rzecz to jest tak zwane wejście w system, czyli wejście jakby w system, który będzie nas uprawniało do korzystania z oferowanych rozwiązań. I tutaj wejścia w system są dwa. Jedno jest takie, że na podstawie wykształcenia, czyli po prostu dyplomu ukończenia studiów wyższych artystycznych drugiego stopnia, z automatu się będzie wchodziło w ten system i będzie się go, ja potem mówię teraz z głowy, nie chcę się pomylić, ale wydaje mi się, że to pierwsze wejście w system było na 3 lata. I to jest jedna rzecz, ale wiadomo, że są zawody artystyczne, gdzie nie ma studiów wyższych, czyli na przykład pisarze. Pisarze nie mają żadnych studiów, które by ich do tego upoważniały, więc tutaj tak naprawdę jest na podstawie tak zwanego dorobku, ale nie jego oceny jakościowej, tylko na podstawie oceny ilościowej. I weryfikować miały tak zwane jakby upoważnione stowarzyszenia albo organizacje reprezentatywne, ale to było, znowu, nie, to nie jest uznaniowo wybrana taka dana organizacja, tylko
tylko ona musi jakby zrzeszać określoną liczbę przedstawicieli danego zawodu. My się liczyliśmy, my deklarowaliśmy pewne liczby, no i to wszystko się gdzieś tam względem tego ma odnosić i ta organizacja, nawet nie trzeba być jej członkiem, to nie wiąże się z tym, że trzeba do niej się zapisać, będzie na podstawie przedstawionego dorobku weryfikowała, czy rzeczywiście ktoś, kto pisze, że wydał książkę, tę książkę wydał i że rzeczywiście wydał jedną, drugą książkę i można o nim powiedzieć, że jest pisarzem, czy namalował obrazy i miał wystawę, czyli tak naprawdę chodzi o ilościową weryfikację tego, że ktoś jest twórcą działającym zawodowo i też będzie mógł na tej podstawie wejść w system na pierwsze 3 lata. I to jest ta pierwsza weryfikacja na wchodzenie do systemu. Następnie jest drugi etap, czyli tak zwane utrzymanie tego statusu czy utrzymanie uprawnień. I tutaj już to też miało być robione właśnie przez te organizacje reprezentatywne na podstawie albo ilościowego dorobku, czyli że ktoś jakby produkuje ten dorobek twórczy, czyli działa twórczo i ma ten dorobek, który może się wykazać, albo dochodowo, czyli na podstawie tego, żeby mógł wykazać się, że żyje z uprawiania sztuki. I tutaj było dla nas bardzo ważne, żeby nie było tak, że nagle właśnie komisja mędrców będzie oceniać, że ty jesteś artystą i zasługujesz na to miano, a nie wiem, Zenek Martyniuk już nie. Więc nie, tutaj nie chodzi o weryfikację jakościową czy ocenę kogoś, tylko po prostu to, czy ktoś zarabia i się utrzymuje i jest artystą i prowadzi tego typu działalność. Natomiast oczywiście są takie rozwiązania, że jest możliwość zawieszenia tego statusu czy jakby korzystania z systemu w momencie, kiedy ktoś na przykład na jakiś czas z różnych powodów nie korzysta. I również jest ważne to, że różne daty są, znaczy różne liczby lat są ustanowione dla różnych zawodów, na przykład dla zawodu tancerza to są krótszy czas, dla zawodu reżysera teatralnego dłuższy. Po pewnej liczbie lat w systemie, na przykład dla mojego zawodu to było ustawione bodajże na 25 lat, ten status uzyskuje się już dożywotnio, czyli potem już się po tych 25 latach w zawodzie nie trzeba starać o jego odnowienie. Mhm. Natomiast właśnie dla osób, które na przykład dla poetów, ponieważ poetom jest bardzo trudno na przykład wykazać dochód czerpany w odpowiedniej wysokości z tego, no z oczywistych, jakby no to jest taka dziedzina sztuki, która jest bardzo ważna i była bardzo ważna jakby w historii Polski, natomiast jest trudno się z tego utrzymać i w tych momentach jest możliwość także jakby tego takiego jakościowego wejścia w system, natomiast to jest tak, że to jest dla tych, którzy nie mogą, jakby, że to jest akceptowalne, że my doszliśmy tutaj, wypracowaliśmy takie alternatywne rozwiązania, które wydają się być jakby akceptowalne. To, co dla nas jest ważne, żeby absolutnie nie stracić tego ilościowego i dochodowego, tej dochodowej weryfikacji, bo to, czego się boimy najbardziej, to uznaniowości i oceny jakościowej dorobku, bo to byłoby niebezpieczne, to są rozwiązania z orbanowskich węgier i tego się boimy, mamy nadzieję, tego nie ma, w wersji ustawy, którą znam, tego nie ma. No właśnie, ale czy na przykład takie organizacje jak Gildia Reżyserów Polskich, czy Gildia Reżyserek i Reżyserów Teatralnych, czy to właśnie są te organizacje, które, czy Stowarzyszenie Filmowców Polskich, tak? Czy to są takie organizacje, które właśnie mogłyby to uznawać, czy ktoś właśnie, czym się nie należy, czy to jakieś są jeszcze inne organizacje? Jakie to konkretnie miałyby być organizacje tak naprawdę? Ja nie pamiętam tych liczb, chodzi o to, żeby organizacja reprezentowała jakąś liczbę twórców działających w zawodzie, natomiast to nie jest jakby obligatoryjne, organizacja musi się tego zgłosić, nie każda organizacja, szczególnie młode organizacje, my często nie mamy zaplecza jakby organizacyjnego, czyli personelu, dalej. Za to oczywiście tam jakoś, to jakoś ma być uwzględnione w tym systemie, żeby również jakby były jakieś możliwość pokrycia kosztów. My nie wiemy, czy my byśmy się na to zdecydowali. Mamy takie organizacje jak Związek Artystów Scen Polskich, więc nie wiemy jeszcze. Znaczy tutaj tej listy nie ma, ona nie jest ani zamknięta, ani otwarta, natomiast tutaj po prostu ten możliwość bycia organizacją reprezentatywną była ustawiona w ten sposób, że organizacja musi się o to postarać i udowodnić, że zrzesza daną konkretną liczbę procentowo twórców działających w danej dziedzinie czy w danej branży. No tak, ale tutaj teraz się pojawia pytanie, jak ta ustawa będzie wyglądała, bo ona, to co zostało przygotowane przez środowiska twórcze, trafiło do Sejmu i teraz jest pytanie, jak tam dalej to będzie wyglądało, czy ta ustawa będzie wyglądała tak, jak wygląda. Nie trafiło do Sejmu. Nie. Nie ma tego w Sejmie. To jest może tak, jakaś konsultacja. Konsultacjach międzyresortowych, tak? Ale tego nie wiem dokładnie. To wszystko jest bardzo skomplikowane. To też wydaje się bardzo proste, jak my to, bo zresztą Marta bo bardzo pięknie to zna, bo spędziła kupę czasu i pracując na tym i umie bardzo ładnie w sposób przystępny o tym mówić, ale to jest wiele lęków, bo pamiętajmy, że chociażby jak wydawanie takich glejtów, kto jest twórcą, a kto nie,
no muszą się podjąć organizacje, do tego trzeba mieć struktury, trzeba mieć narzędzia. Bardzo łatwo jest się otrzeć o coś, czego się bardzo boimy, a co było za komuny, czyli kategoryzacja twórców. Mm-hmm. Przypomnijmy, były tabele, w ogóle były, ile się zarabiało, jak się było reżyserem pierwszej kategorii, drugiej, trzeciej i tak dalej. To jest mnóstwo komplikacji. Sama nawet ustawa reprograficzna i zebranie pieniędzy z rynku, jeśli uda się opodatkować tych dużych panów i panie platformy i producentów, to też wymaga nowelizacji rozporządzenia ministra, bo to jest pytanie, przez jaką strukturę będą przechodziły te pieniądze zbierane z tych opłat, kto je będzie rozdzielał, jak, w jakim procencie one będą szły na poszczególne środowiska, prawda, kultury, to wszystko jest bardzo skomplikowane. To ja bym powiedziała, jeszcze jest daleka droga. No, ważne, że jest wola i no i najważniejsze, ja jednak liczę, że okaże się, że te prace ministra dwuletnie i nas wielu osób nie okazą, że on się po prostu bez sensu. No. Ja teraz tak, chciałam dopuścić do głosu na żywo jedną osobę z Centrum Daszyńskiego, więc dopuszczam teraz Bartosza Rydlińskiego do pytania. Dobry wieczór, czy mnie słychać? Słychać. Dobrze. Szanowny Panie, ja mam następującą kwestię, bo z tego, co jak się przysłuchuję tej bardzo ciekawej dyskusji, mam pytanie o rolę związków zawodowych. Czy nie jest tak, że trochę związki zawodowe nie interesują się problemami wolnych zawodów artystów i artystek? Więc to jest pytanie do Pań, czy tutaj związki zawodowe mogą być jakimś partnerem, i do Pani poseł, czy chociażby OPZZ, który ściśle współpracuje z klubem parlamentarnym Lewicy, w ogóle wykazywał jakiekolwiek zainteresowanie również przy okazji pracy nad tą ustawą i jednak zapewnienia pewnych no, bytowo-ekonomicznych kwestii pracownic i pracowników kultury. Dziękuję. Ale to ja teraz pierwsza, bo Pan mnie wywołał i podniósł mi ciśnienie. Że tak powiem, a ponieważ zakładam jeden z pierwszych związków zawodowych, czyli Gildię Reżyserów Polskich, i dokładnie takie było nasze zadanie, że uznaliśmy, że po prostu stowarzyszenia i tak dalej, to w pewnym sensie nie ma sensu, po prostu tylko związki zawodowe mają sens. I przetarliśmy ten szlak i chcę zwrócić uwagę, że dzisiaj tych związków zawodowych już powstało mnóstwo, tak? Włącznie z tym, że scenarzyści się przekształcili w związek zawodowy. Pomagaliśmy reżyserom teatralnym założyć związek zawodowy, dokumentalistom. Teraz mam nadzieję, że też przekształcą się wkrótce operatorzy i montażyści. Tego naprawdę powstało. Ja myślę, że w ogóle to jest jakieś takie najcenniejsze osiągnięcie ostatniej dekady, myślę, kiedy po prostu musieliśmy się sami wszystkiego nauczyć, bo okazało się, że w tej takiej przestrzeni każdej no, politycznej, państwowej, no, nikt się nami specjalnie nie przejmował i nie zajmował. Udało się pewne rzeczy wywalczyć, ale tych podstawowych nie. I tak naprawdę, jeśli sami tego nie wywalczymy, nikt za nas tego nie zrobi. Tak to widzę, więc to z mojej strony tyle. No tu jest jeszcze to, że takie stałe związki zawodowe, które działają na stałe w jakichś organizacjach, przy jakichś instytucjach, no one się zazwyczaj nami, na przykład reżyserami, reżyserkami o tyle nie interesują, że po prostu my stanowimy albo promil, albo w ogóle nie jesteśmy reprezentowani na etatach w tych instytucjach, więc wiadomo, że tak, tam nas nie ma, ponieważ czasami w co niektórych instytucjach to jest jakieś w ogóle naprawdę marginalne zjawisko, że reżyserzy są zatrudnieni w jakiejś instytucji na etacie. I dlatego akurat tutaj i Joanna, i ja reprezentujemy gildie, które są związkami zawodowymi, tak o tyle charakterystycznymi, że reprezentującymi związki zawodowe wolnych zawodów. Więc my nie jesteśmy przypisani do żadnej instytucji. Natomiast zrzeszamy ludzi, którzy właśnie nie są przypisani do żadnej instytucji. Więc no, dlatego my staramy się wypełniać tę rolę, której te duże związki zawodowe nie wypełniały w naszym przeczuciu, znaczy w naszym poczuciu dostatecznie. Ale czyli jeszcze tutaj, przepraszam na chwilę, żeby doprecyzować to, czy Gildia Reżyserów Polskich Filmowych i Gildia Reżyserów Teatralnych i Reżyserek Teatralnych, czy tutaj wy w ogóle macie jakikolwiek kontakt z OPZZ? Bo tak też zrozumiałam to pytanie, czy tutaj rzeczywiście jakiś kontakt, nie wiem, jakaś współpraca? Tak,
Ponieważ ja prywatnie się w ogóle przyjaźnię też z Dorotką Gardias i kilka razy już chcieliśmy dokonać formalnego takiego transferu. No z różnych powodów tego nie zrobiliśmy, ale jak wiem, tam jest kilka organizacji reprezentujących twórczych właśnie. No my, jak mówię, z różnych powodów tego nie zrobiliśmy do tej pory, ale zawsze możemy się poradzić i jesteśmy w kontakcie, jeśli coś się dzieje, tak? I na pewno w wielu, wielu momentach nam bardzo pomogli. Ten kontakt jest. Tak? Ja jeszcze tylko może też dodam, że ze strony Lewicy technicznie zawsze to tak wygląda, przynajmniej w naszej pracy parlamentarnej, że w momencie, kiedy wchodzi jakaś ustawa albo nawet przed wejściem ustawy, jeżeli ona nie jest tworzona przez nas, tak? Na przykład to będzie w przypadku tej ustawy, która w którymś momencie się nagle pojawi, to my współpracujemy zawsze ze środowiskami, których dana sprawa dotyczy i to i w momencie, kiedy ona wejdzie, no to mamy sygnał do wspólnych prac i zaczyna się wspólna robota. Ja sobie w ogóle nie wyobrażam tego, żeby w ogóle nie współpracować ze związkami, z OPZZ-em, z wszystkimi interesariuszami tego danego projektu. Mianowicie to jest w ogóle dla mnie to jakby klucz jakby pracy w parlamencie, więc jak ta ustawa pojawi się na agendzie, jak dostanie numer druku, to zaczynamy wtedy razem nad nią pracować. Ja już ostatni temat taki chciałam poruszyć, większy, to znaczy, bo mówimy też o różnych takich sytuacjach, które być może dla odbiorców właśnie też znowu, może trochę spoza środowiska, ale też jest to naszą boloczką środowiskową, jeśli chodzi właśnie o tantiemy, ale już z tych nowych właśnie platform multimedialnych. Tutaj cały czas się nie możemy dobić, żeby z tych platform twórcy dostawali tantiemy. Nie będę wymieniać może nazw tych wszystkich platform, ale myślę, że każdy wie, o jakie platformy chodzi, które mogą udostępniać pod względem prawnym naszą twórczość i jakby nie odprowadzają na razie od tego żadnych tantiem, tak jak muszą robić to kina czy telewizje. I też tutaj nie nadążamy z tym prawem, bo prawo się po prostu do tego jeszcze nie dostosowało. Natomiast jest ta dyrektywa europejska, która zakłada, że to ma niedługo też wejść do Polski i te tantiemy z tych platform też mają do nas trafić. Czy któraś z pań by chciała coś na ten temat więcej powiedzieć? Dlaczego my nie możemy wejść w ten obieg? My się trochę nawet tu pokłóciliśmy i tu chyba nawet z panią posłanką, bo ja zajmowałam też stanowisko w mediach, bo w tej chyba zdaje się drugiej ustawie antycovidowej było też opodatkowanie opłata VOD i nie ma żadnego powodu, żeby tak się nie stało. Mało tego, to są też rzeczy wynikające z dyrektyw unijnych. My mamy czas do września. Mało tego, do czerwca przyszłego roku mamy jeszcze trudniejszą sprawę, bo ona w ogóle dotyczy tantiem dla twórców, tak? Bo ta, która teraz weszła w tej antycovidowej, dotyczyła ściągnięcia podatku, który de facto pójdzie dla Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i to jest taka estymowana kwota między 12 a 20 milionów, więc ona i tak będzie do rozdania, że tak powiem, środowisku, tak, na różne programy operacyjne i tak dalej. Natomiast przed nami jeszcze też jest dyrektywa, która musi być wdrożona, zdaje się, do 15 czerwca przyszłego roku i tutaj nie ma, że tak powiem, rząd jest do tego zobligowany, tak jak do tej. Są jeszcze sprawy, no bardzo skomplikowane, tak, procesy z Cinemaplexami wszystkimi, z Heliosem, część, są już wyroki w pierwszej instancji, no na pewno będą apelacje, ale to są też rzeczy w zasadzie wygrane, bo to zdaje się, że taki ten proces Cinema City z 15 tak. października, tak, jest wyrok w 2019, no on jest przełomowym wyrokiem i on jest tak naprawdę moim zdaniem no takim, który przesądzi o pozostałych, no ale to wszystko trwa, no, natomiast to wynika, i co było również w orzeczeniu sądu, że no, podkreślano, że to jest w ogóle no, jednoznacznie, że te tantiemy się twórcom należą, no i teraz sobie wyobraźmy, to są olbrzymie koszty z wielu lat, teraz jeszcze koszty apelacji, karnych odsetek, te pieniądze już dawno mogły trafić do twórców, no to są, no ale to też jest problem polskiego prawa, orzecznictwa. Zresztą no w ogóle wszystkie rzeczy związane z tantiemami, z prawem autorskim są bardzo skomplikowane w Polsce, a przede wszystkim jest brak orzecznictwa. No, w tym, no, no ale tutaj ja bym powiedziała, że to jeszcze potrwa, ale jestem optymistką, jeśli chodzi o finał tych spraw.
Znaczy, moje doniesienia też są takie, że ta dyrektywa europejska ostatecznie musi też wejść do Polski i po prostu te platformy multimedialne, te duże, no, będą musiały te tantiemy odprowadzać, natomiast prawdopodobnie nie zadziała tu taka sytuacja, jaka miała miejsce właśnie z Cinema City, która przegrała proces ze Stowarzyszeniem Filmowców Polskich i miała działać wstecz 8 lat bodajże do tyłu, czyli wszystkie filmy, które były w kinie, w tej sieci kin, miały dostać pieniądze, polskie filmy, tantiemy miały trafić do twórców. Natomiast jeśli chodzi o te platformy multimedialne, prawdopodobnie tutaj prawo nie będzie działało wstecz, także, ale i tak by było bardzo dobrze, gdyby no w ogóle to zostało wdrożone, bo teraz wygląda tak sytuacja, że dystrybutor sprzedaje dzieło, tak, do takiej platformy i jakby na tym kończy się płacenie tych platform jakiekolwiek. Tak? To jest jednorazowa opłata, która już później nie jest rozdzielana na twórców, jak to ma miejsce, czy właśnie w telewizji. Tak? To jest bardzo ściśle określone też dla osób, które są nie do końca zorientowane. To jest bardzo ściśle określone, ile pieniędzy na przykład z biletu kinowego trafia do poszczególnych twórców, tak? Do operatora, do aktora, producenta, reżysera i nie wszystkie zawody twórcze są objęte tantiemami, co też tutaj znowu by trzeba było powrócić do tekstu i polemiki między Jagodą Szelc i Pawłem Uszyńskim, że właśnie tutaj też jest znowu ten problem, że często jedni, ci, którzy nie są twórcami tak zwanymi tantiemowanymi, to wtedy też oni nie partycypują w tych później rozdziale tych pieniędzy, natomiast mogą mieć większą ciągłość, prawda, pracy, więcej zleceń, bo też mogą się tym jakby ratować, prawda, że zleceń jest więcej, natomiast w perspektywie czasowej te tantiemy do nich nigdy nie będą trafiać, bo po prostu nie są tak zwanymi twórcami, autorami. Ale przypomnieć, bo bądźmy tutaj też sprawiedliwi, że jeśli chodzi o polski system tantiemizacji, jest jednym z najlepszych w Europie. I ilość uprawnionych zawodów do tantiem jest jedną z najwyższych grup. No to też o tym pamiętajmy, że w momencie, kiedy powstawała ZAPA, bo ja już nie mówię o ZAIKS-ie, tak, ale mówię o wszystkich to filmowcach, to objęło i to było też wynikiem no, długich negocjacji środowiska, że to jest w sumie bardzo szeroka grupa zawodów uprawnionych. Naprawdę nie we wszystkich krajach Europy tak jest, tak? To oczywiście toczą się dzisiaj dyskusje, co zrobić, nie wiem, z reżyserami castingu, co zrobić dzisiaj, czy tylko operatorzy, czy jednak ludzie, którzy są, zajmują się efektami, czy chociażby korekcją barwną, no w zasadzie też nie powinni mieć tantiem, tak? Bo dzisiaj to są bardzo już podzielone, kiedyś wykonywane przez jednego twórcę, kiedyś operator sam nadzorował korekcję barwną albo ją wręcz robił, a dzisiaj to jest oddzielny zawód, który powstał. No to jest pole do jakiejś debaty, ale my mamy bardzo szeroką grupę osób uprawnionych. Tak, ale to też jeszcze dopowiem, że tantiemy oczywiście ratują wielu twórcom dosłownie życie czasami, bo w momentach niefajnych czy przestoju zawodowego często to są takie naprawdę prezenty od Świętego Mikołaja, ale to są zarobione pieniądze, które to się należą. To nie są prezenty od Świętego Mikołaja. No właśnie, tak, zarobione. Właśnie to powiedziałam, zaraz później było ale, dodałam to ale, że to nie są, tylko tak to mogłoby wyglądać czasami, ale oczywiście nie. Bo to jest to niezbywalne prawo autorskie. Jednocześnie rzeczywiście są kolejne grupy, które chciałyby jakby w tym partycypować, bo też uważają, że ich wkład twórczy jest duży, więc tutaj pewnie to się będzie jeszcze zmieniało. Niemniej jednak zostało to wymyślone, chciałam powiedzieć, dlaczego to zostało w ogóle wymyślone, bo może dla niektórych to nie wiadomo, po co są te tantiemy, ale zostało to właśnie wymyślone jako pewne zabezpieczenie zamiast ubezpieczeń emerytalno-rentowych, ale to się okazało jakby w praktyce i bezsensowne tak, trochę. To ja bym troszkę to wszystko upraszczasz. Problem też polega na tym, że w Ameryce jak robisz film, masz umiernie wyższe honoraria, dlatego tam nie ma tantiem. Dlatego, że twoje honorarium, jeśli jesteś reżyserem, czy operatorem, czy aktorką, jest takie, że ono w zasadzie ci, że tak powiem, wynagradza to, że nie masz tych tantiem potem. I natomiast to, co my mamy, no to jest tak, że my mamy naprawdę niewspółmiernie niższe te honoraria. I w ogóle patrząc, jak to jest w skali budżetowej i tak dalej. I
I zresztą no nie ma powodu, no to jest ten content wyrabiany i też dla wielu koproducentów, czy takich jak wypełniających misje jak Telewizja Polska i tak dalej. Dlaczego te tantiemy mają być niewypłacane? Nie ma żadnego powodu. My tak, ale takie powiedzmy mini, podstawa taka była. Chciałabym zabrać głos, znaczy, ponieważ my jako reżyserki i reżyserzy teatralni nie mamy tantiem i właśnie rozpoczęliśmy jako gildia starania i działania, żeby jednak móc je uzyskać, ponieważ mówiąc o tym, co powiedziałaś, że to jest również takie narzędzie na trudne czasy, dotknęłaś czegoś bardzo ważnego, ponieważ tantiemy to tylko nie jest jakaś taka przyjemność czy wisienka na torcie, ale na przykład wszyscy przedstawiciele zawodów tantiemizowanych w tej chwili, w czasach pandemii, mieli możliwość zaciągania pożyczek albo otrzymywania zapomóg z tych organizacji zbiorowego zarządzania, czego my na przykład jako przedstawiciele branży teatralnej byliśmy pozbawieni. Czyli tak naprawdę jakby tutaj ten teatr, który ja reprezentuję, został bardzo ciężko dotknięty, ponieważ paradoksalnie mój mąż jest pisarzem, więc mniej więcej mam bardzo dobry jakby wgląd w to, co on mi mówi, jest działaczem też Unii Literackiej, więc dość z bliska obserwuję, jak to wygląda w tej innej branży. Literatura przeszła i rynek wydawniczy odpukać wygląda, że przechodzi przez pandemię suchą nogą. Filmowcy mają ciężko z jednej strony, ponieważ stanęły plany, kina zostały zamknięte, natomiast no wiadomo, że tutaj jest ten problem z tantiemami na platformach, natomiast w pewien sposób jednak ten internet pozwolił wam cały czas utrzymywać ciągłość z waszym widzem. Mieliście również to zabezpieczenie w postaci OZZ-ów i tego, że mogły wam w jakiś sposób, chociaż minimalny, pomagać. Natomiast my jako przedstawiciele branży teatralnej nie mamy ani jednego, ani drugiego. Teatry zostały zamrożone jako pierwsze, zostaną odmrożone nie wiemy kiedy, nawet jeżeli zostaną jesienią odmrożone w takich 100%, o czym się mówi, to my już wiemy na podstawie badań, które są prowadzone i tych teatrów, które teraz zaczęły ruszać, że publiczność się boi wracać, że będzie potrzebna duża kampania marketingowa skierowana na to, żeby widzów nauczyć przebywać ze sobą w teatrze ponownie, bo ludzie się boją, więc my jakby nie ma premier, nie ma eksploatacji. Ta eksploatacja, jeżeli jest, to jest bardzo ograniczona, a jednocześnie my mamy bardzo najmniejsze chyba ze wszystkich branży artystycznych możliwości takiego wsparcia. Dlatego my na przykład w tej chwili bardzo walczymy i będziemy chcieli apelować o to, żeby w postojowym, którego przedłużenie jest teraz dyskutowane, to też jest apel do pani posłanki, może tym kanałem, ponieważ na przykład branża turystyczna i przedsiębiorcy chyba zostaną uwzględnieni, a branża kulturalna ma być wykluczona z tego, co słyszałam, albo przynajmniej nie mówi się o tym, żeby postojowe było jakby przedłużone na następnych parę miesięcy. My myślimy o następnych 3 miesiącach, albo przynajmniej do momentu, kiedy losy kultury zaczną być przewidywalne. Więc to jest jakiś taki nasz ogromny apel, żeby nas nie wykluczać. No tak, bo to jest branża, która wyszła pierwsza i ostatnia wróci. I to jest niesamowite, że nikt nie ma pomysłu, dlatego wracam do tego, że opodatkowanie takiego YouTube'a jest szansą również na tantiemy dla ludzi teatru, dla ludzi, dla muzyków i tak dalej, bo dlaczego nie? No to w ogóle nie ma żadnych przesłanek, dlaczego tymi pieniędzmi mają się nie podzielić te platformy. A w ogóle to się należy. No ja jeszcze absolutnie, bo już no, przychodząc na ten poziom wyższy, przecież te epidemie przetrwali częściowo część dzięki twórczości. No coś trzeba było tam oglądać, czegoś słuchać. Trzeba było to przyrządować graficznie. Trzeba było nawet śmiechem rozładować. Ja pomijam, że ludzie w ogóle są cudowni i wspaniali i są twórczy, ale to się okazało, że jesteśmy potrzebni i tak nie... To nie da się tak łatwo nas wyeliminować, a tak jak mówię i to pamiętam z tych wszystkich rozmów również w sztabach kryzysowych, to było porażające, że o nas się w ogóle nie mówi jako o pracownikach kultury, o branży, która wyrabia PKB i w ogóle tym językiem makroekonomii nikt o nas nie rozmawia i nie walczy. Jesteśmy traktowani, to się pięknie nazywa, zawody czasu wolnego, bo to zapamiętałam, bo to jakiś piękny tytuł, jak z Kundery. I powiem jak u Kundery, no, że złość rosła we mnie jak, no, jak ciasto na drożdżach. No. Ja tylko opowiem, bo będziemy dążyć już do zakończenia i słów podsumowania, natomiast rzeczywiście tutaj zgadzam się z Joanną, że okazało się w pandemii, że jesteśmy bardzo pożyteczni społecznie,
co często w drugą stronę właśnie, że darmozjady i pasożyty społeczne artystów czasami się tak brzydko nazywa, ale po prostu się okazało, że właśnie jednak ta pożyteczność jest olbrzymia, bo zdrowie psychiczne wielu z nas zostało uratowane dzięki temu, że ten dostęp do tej sztuki był, prawda, czy to literatury, muzyki, czy filmów, i jednak ludzie potrafili dzięki temu przetrwać, jakoś się zmotywować, i w większości jakichś wywiadów czy rozmów już prywatnych, nieważne kto jaką reprezentuje branżę, czy jest politykiem, czy jest sportowcem, czy nauczycielem, gdzieś tam w tych wywiadach, jak przetrwał kwarantannę i tak dalej, pojawia się jednak to, że oglądali, czytali, nadrabiali zaległości związane właśnie z tymi potrzebami duchowymi. Także nie ma się co oszukiwać, tutaj pandemia w tym sensie na pewno jakoś uzmysłowiła części społeczeństwa, że jesteśmy po coś i też jesteśmy pożyteczni społecznie, i chciałam to podkreślić. I to jest moje podsumowanie, że właśnie to nie jest nasze hobby i tak właśnie zawód czasu wolnego, jak tu powiedziałaś, tylko to jest tylko zawód, który po prostu jest, jesteśmy pracownikami kultury i też tak chcemy być traktowani. I poprosiłabym o takie słowa podsumowania każdą z pań. Może pani zacznie od pani posłanki, żeby jakieś podsumowanie zaproponować od siebie. Ja na pewno ze swojej strony zapewniam ciężką pracę w parlamencie nad tymi ustawami, jak się pojawią. Nigdy nie traktowałam zawodu artysty jako zawodu czasu wolnego. Znaczy się też nie potrzebowałam kwarantanny, żeby sobie uświadomić, że kultura jest potrzebna, bo w zasadzie ona jest ze mną każdego dnia. Więc możemy się nawet tak umówić, że jeżeli ja po prostu będę wiedziała, bo dostanę prawdopodobnie chyba szybciej informacje, w związku z tym, że jestem w Komisji Kultury, jeżeli to się pojawi, wątpię, żeby to było w przyszłym tygodniu, raczej jeżeli ma się pojawić, to będzie to wrzesień, jeżeli będą chcieli to od razu dać pod obrady, no to daję cynk i pracujemy, tak? Mam też nadzieję, że będzie możliwa praca w parlamencie, bo na razie nie możemy zapraszać gości na debaty czy do komisji, to też jest utrudnienie, bo ja w styczniu, w zasadzie w lutym stworzyłam taki zespół parlamentarny, w którym jakby chciałam pracować nad tymi tematami, nazwałam go Pakt dla Kultury i nie mogę go prowadzić, tak? Jakby cały czas jest, co chwilę jakby jest prośba o to, żeby dopuścić do możliwości rozmawiania z ekspertami z dziedzin, na przykład jeżeli ja mam taki zespół, to chciałam rozmawiać tutaj na tematy związane z szeroko rozumianą kulturą. Na razie nie mogę tego robić, Komisja Kultury się nie spotyka, więc jest to mega utrudnione, ale mam nadzieję, że jednak od września to wróci ta praca parlamentarna do jakiejś po prostu normalnej sytuacji, bo wszyscy już normalnie pracują, a my jak pączki w maśle cały czas zdalnie, nie? To też jest bardzo uciążliwe, więc podsumowując, jak tylko to się pojawi, to daję cynki i mam nadzieję, że na wspólną, owocną pracę w parlamencie nad tymi ustawami. Dobrze, teraz nie wiem, czy Marta, czy Joanna, która z Was chciałaby, może wskażę Martę, bo Joanna przed chwilą gorącą miała wypowiedź, to może Marta teraz poproszę o podsumowanie. Ja jestem orędowniczką tego, żebyśmy branżę czasu wolnego jednak interpretowali na naszą korzyść, to znaczy, że jesteśmy zawodem, który ma zapewnić Państwu zajęcie przez czas wolny, czyli te pozostałe 16 godzin w czasie doby, kiedy nie jesteście w pracy. Więc to naprawdę też pokazuje, jak duży jest obszar, kiedy możemy obcować ze sztuką. Natomiast podsumowując, my jako Gildia postanowiliśmy na samym początku jakby kierować się jedną maksymą, to znaczy kryzys jest szansą na zmianę. Ponieważ pandemia i ostatnie miesiące obnażyły naprawdę wszystkie słabe punkty, a to, co w ogóle wydawało się złe, okazało się być dramatyczne. I na szczęście dużo osób to zrozumiało. I mamy poczucie, że nie wierzymy, że uda nam się zmienić wszystko. Mamy ogromną nadzieję, że niektóre obszary naszego życia artystycznego i jako pracowników i pracownic kultury uda nam się naprawić. Kryzys jest szansą na zmianę. I tego się trzymamy, bo musimy patrzeć optymistycznie w przyszłość. Piękne hasło. Dziękuję. Jeszcze Joanna Koskrauze. No, słuchajcie, ja w ogóle jestem zachwycona tym, że siedzimy tu we cztery kobiety i w sumie rozmawiamy o kulturze. Jeszcze moim zdaniem dekadę temu to wcale by nie było takie oczywiste, czy jak ją naprawiać, i rozmawiamy o ustawach, i to mnie bardzo cieszy. To, czego bym życzyła sobie i innym, żebyśmy też zawalczyły o warunki wynagrodzenia dla kobiet, ponieważ ja uważam, że ten szklany sufit bardzo istnieje, i to zarówno jeśli chodzi o
tę warstwę taką twórczą czy techniczną w tych wszystkich obszarach, naprawdę kobiety są dużo gorzej wynagradzane. To jest nadal bardzo, bardzo poważny problem. I życzę sobie, ja w ogóle czuję w kościach, że idzie strasznie dużo dobrych zmian. Bo ja uważam, że, że mnóstwo tych rzeczy już nie wytrzyma i to po prostu się zmieni. I mnie najbardziej zachwyca, że weszło już jakieś nowe pokolenie, które po prostu wyedukowało się, zna się na tym. Na przykład dla mnie to jest jakiś w ogóle naprawdę miód na moje serce. No my nie jesteśmy z Martą jakimiś bardzo wiekowo rozminięte, ale że ona jest w tej chwili naprawdę, moim zdaniem, jest jednym z lepszych specjalistów w Polsce znających się na tej ustawie i spędziła tam mnóstwo czasu i że jest naprawdę twardą zawodniczką, która jest w stanie usiąść dzisiaj z każdym posłem, z każdym ministrem, dyskutować i przekonać i mając argumenty i takich ludzi już jest bardzo dużo i takich organizacji. To też wyszło z pewnej centralizacji. I to jest wspaniałe. Ja zresztą tak jak widzę całe takie odrodzenie się tego ruchu obywatelskiego, ludzie po prostu gdzieś się, ja zawsze mówię, albo się z ludźmi podzielisz wiedzą, albo oni pójdą i się sami nauczą i zrobią po swojemu. I ja jestem w sumie zwolenniczką tej rzeczy, bo to czasami musi być na dobrym gniewie i dobrej irytacji oparte. I ja jestem w tym sensie wielką optymistką. Życzę też i mówię to naprawdę prywatnie, z pełnym przekonaniem, panu ministrowi Glińskiemu, żeby zostawił po sobie tę ustawę o uprawnieniach artysty zawodowego, bo to byłaby rzecz historyczna. Mam nadzieję, że nadal będzie robiona tak, jak robił to do tej pory, w uzgodnieniu ze wszystkimi środowiskami i że to będzie reprezentowało polską rację stanu i interes Polski i że to jest właściwy moment, żeby to wszystko przeprowadzić. I nie ma żadnego powodu, żeby to się nie stało. Ja się podpisuję zdecydowanie pod tym, co powiedziały moje przedmówczynie, bo i jeszcze ostatnie zdania. Bardzo dziękuję przede wszystkim, że wzięłyście udział, panie, tutaj w tym naszym spotkaniu, ponieważ rzeczywiście, tak jak mówię, bardzo wyszło feministycznie, kobieco, ale zdecydowanie tutaj wasza wiedza i kompetencje były tym kluczem do tego, żebyśmy o tym porozmawiały. I bardzo dziękuję organizatorom Centrum Daszyńskiego i Fundacji Eberta za to, że pozwolili nam tutaj się zebrać, udostępnili to, że mogliśmy dotrzeć do większej ilości osób. Chciałam tylko jeszcze powiedzieć, że te webinaria organizowane przez Centrum Daszyńskiego i Fundację Eberta powrócą we wrześniu, ponieważ Fundacja i Centrum zorganizowały już 18 webinariów na różne tematy związane właśnie z prawami pracowniczymi z różnych obszarów zawodowych. Tutaj akurat jest dzisiaj o kulturze. Wiem, że organizowali różne inne i zwracają uwagę na bolączki różnych grup zawodowych i to jest bardzo cenne. Mam nadzieję, że ci, którzy nas dzisiaj słuchali, jakby też zobaczyli, z czym my się borykamy i teraz będą lepiej rozumieć, po co jest ta ustawa, po co nam jest ta ustawa o właśnie o tych uprawnieniach artysty zawodowego i że ta narracja będzie trafiała do coraz szerszej grupy osób, odbiorców, żeby rozumieli, o co w tym wszystkim chodzi i o co walczymy i że to nie jest jakiś wyssany z palca problem. Także mam nadzieję, że niebawem te wszystkie rzeczy przejdą do historii, bo ta ustawa po prostu będzie. Więc nasza rozmowa będzie już tylko dokumentacją tego, jak to było, kiedy jej nie było. Dlatego jeszcze raz bardzo dziękuję za spotkanie wszystkim paniom i organizatorom i po prostu jesteśmy w kontakcie. Pozdrawiam wszystkich odbiorców i dziękuję tych, którzy nas śledzili, komentowali i analizowali. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo.